Czwartek, więc tradycyjne spotkanie z nami. Będziemy opowiadać o grach, jak zwykle. Mhm. Ale troszeczkę inaczej, bo dzisiaj chcielibyśmy bardziej skupić się na tym, co było ogłoszone na Portalconie. Byliśmy, oglądaliśmy, także veni, vidi, vici. Tak, tak. Nie będzie dzisiaj tej części takiej, która zwykle opowiada o naszych wrażeniach z jakichś tam tytułów. Teraz początek roku, więc częściej będą pewnie takie podsumowania, zapowiedzi wydawniczych danego wydawcy i mamy nadzieję, że też w ten sposób będziemy Wam mogli przybliżyć te nowo zapowiedziane gry i jakoś będziecie mogli wyrobić sobie zdanie, czy to jest coś dla Was, czy niekoniecznie. Tak, a jednocześnie ja pozdrawiam Misię, czyli Jerzyka, Natalii. Tak, ja też muszę powiedzieć, że Jerzyka widziałem i po prostu... Jezu, jest słodki! Mnie w ogóle bardzo rozczula za każdym razem, bo osoby, które mają jeże, to bardzo często fotografują je takie otulone, jakieś, to są takie bardzo fajne zdjęcia. Także Natalia, pozdrawiamy. No dobra. Nie wiem, czy widać. Widać. Z nami wiesz, co jest grane. To są nasze nowe koszulki. Tylko z moją jest lekki problem, bo zamówiłem sobie taki sam kolor i się okazało, że nie trafiłem troszeczkę z rozmiarem, bo ta koszulka wisi na mnie straszliwie. Słuchajcie, okazało się, że nasz szef jest slim. Wiesz co, to dobrze, że w tę stronę, a nie optymistycznie zamówiłem jakąś i później się w nią nie wcisnąłem. No, chociaż mieliśmy tutaj też pomysł, jak uzupełnić braki. Tak. Ale wiesz, czarna jest ok, tylko z niebieskim był delikatny problem. Dobra, to widzisz, piękne plecy. Dziękuję. I te łopatki. Tak. Kręgosłup. Tak, wszystko naprawdę super, ja mogę potwierdzić. Siedzę obok. Dobra, lecimy myślę z programem. Krótkie podsumowanie tygodnia i później już będziemy przechodzić do dania głównego. Będzie też aktualizacja tablicy. Mhm. Więc tak, zaczynamy od przedsprzedaży. Lacerta uruchomiła przedsprzedaż swoich trzech najnowszych tytułów, czyli nową edycję Great Western Trail, czyli fantastycznego euro z krowami w tle. Boon Lake, zupełna nowość i Azul Ogród Królowej, czyli coś, co jest podobno dużo bardziej gamerskie niż poprzednie Azule, które i tak przecież są fajne dla geeków, to, przynajmniej ten ostatni. To po pierwsze, a po drugie, ponoć to się nie powinno nazywać Azulem. Też nie są wiem. Kafelki. Będziemy na pewno za 3-3,5 tygodnia grać, bo Agata ma wziąć na Newscon, więc będziemy testować. Tak. No i Muduka odpaliło przedsprzedaż dodatku do Stworów z Obory, czyli wielkie Nordobicie. Na pewno Nordobicie? Na pewno Nordo. Raczej nie. Tak, jeśli chodzi o te druki, no to tutaj Lacerta też uruchomiła Paryż Miasto Świateł, Azule, Witraże Sintry i Letni Pawilon. Natomiast jeśli chodzi o premiery, tutaj w ogóle już jeśli chodzi o premiery i zapowiedzi, to widać, że
bardzo się ruszyła nasza branża, więc tak, tu już pojawiło się coraz więcej fajnych rzeczy. Więc jeśli chodzi o premiery, to pojawił się dodatek do Tapestry, Sztuka i Architektura od Phalanxu i to jest bardzo dobra dla mnie wiadomość, bo ja Tapestry bardzo polubiłam i bardzo się cieszę, że będę mogła rozbudować planszę, bo to, tam jest dodatkowy tor. Tobie nie przeszkadza, że drugi dodatek ukazał się jako pierwszy w Polsce? Nie, no bo one są niezależne, tak jak... Tak myślałem, ale wiesz, tak, bo mówię to dlatego, bo były takie głosy, że jak to tak w ogóle, czemu drugi, a nie pierwszy najpierw. Lucrum Games ma premierę Camel Up po zawodach, czyli grę z wielbłądami, ale nie wielbłądy, czyli Camel Up, ale nie ta wyścigówka, tylko tu już bardziej takie, ja bym powiedziała euro bardziej niż taka imprezówka. Tak, i jednocześnie, bo tutaj nie widzę w dodrukach, też Camel Up klasyczne wróciło do sklepów i słuchajcie, jest taki myk, nie wiem czy wy o tym wiecie, w przypadku jednej i drugiej gry, czyli Camel Up po zawodach i dodruku Camel Up, że SCD tych dwóch tytułów wynosi 249,90, a w sklepach jest, uwaga, za 158. Więc to jest najlepszy dowód na to, że nie warto się absolutnie sugerować SCD i sobie samemu obliczać, bo zwykle w stosunku do SCD to było jakieś powiedzmy do 30% taniej w tych najtańszych sklepach, a tutaj się okazuje, że ten rabat to jest jakieś prawie 50% albo tak, no, troszkę mniej. Także sprawdzać ceny w sklepach, a nie sugerować się SCD. Tutaj nawet Piotr napisał, że jeśli chodzi o dodatki do Tapestry, to pierwszy można pominąć. O, ciekawa opinia, nawet nie znam, ale ja bym chciała wszystko mieć. Tak, pojawił się, słuchajcie, bardzo interesujący mnie osobiście tytuł, czyli Wojna Nemo od Galakty. To jest jeszcze rozgrywka przed nami. Tam, co prawda, jeśli zgodnie z tym, co jest na BGG i opiniami, no to jest gra solo tak naprawdę. Tak, też można... Tutaj Monia będzie wkraczać. Tak, postaram się jak najszybciej zagrać, tak żeby Wam przekazać jakieś tam opinie. Z Piotrkiem spróbujemy kooperacji i zobaczymy, jak to wychodzi. No bardzo jestem ciekawy, bo wydanie jest naprawdę mega. Tak, tak, to prawda. Galakta również przygotowała przygody Robin Hooda, czyli już można bawić się w gościa w rajtuzach. Tak, tam są bardzo fajne figurki, tam jest zupełnie nowa technologia. Nie mam zamiaru się przebierać w rajtuzy. O Boże, nie wyobrażaj sobie tego. Dobra, w każdym razie jeśli chodzi o przygody Robin Hooda, tam jest bardzo fajna mechanika, bo figurki, one są coraz tak jakby dłuższe, w zależności od ruchu, które wykonujemy na planszy i tam są różne rzeczy do odkrywania na samej planszy, bo plansza jest dwuwarstwowa i tam różne okienka się otwiera w zależności od przebiegu gry. Tak. No i nowość, która miała premierę na Portal Konie, czyli Bur. Grę, którą znacie dzięki też nam, między innymi czuję się, że tak powiem troszeczkę... Tak, jak rodzice trochę. Tak, ambasador, że tak powiem, tej gry, która jest absolutnie świetna, wyjątkowa i niedługo będziemy w nią na pewno robić gameplay. Czekajcie. Tak. I to wszystko, jeśli chodzi o premiery, teraz zapowiedź. Tak, ja mam zapowiedzi sporo, ale postaram się uwinąć szybko. Codziennie, jak wiecie, ogłaszamy nowe gry od Foxów i w ostatnich dniach mamy co? The Game Quick and Easy, nowa autorska gra polskiego autora, która będzie ujawniona gdzieś pewnie niedługo. Wystrzałowe katapulty to jest jedna z takich zapowiedzi Foxów, która wzbudziła największe zainteresowanie. Budowanie zamku, ustawianie wojska, później ustawianie katapult i po prostu niszczenie tego wszystkiego. Zręcznościówka to jest, brzmi jak gra dla ciebie, Monia. Nie, właśnie chcę powiedzieć, że to jest gra, w której będę fatalna, aczkolwiek na pewno będę dobrze się bawić z racji tego, że tam nawet podczas trwania KS-u był wulkan, który wyrzucał randomowo piłeczki, żeby burzyć te konstrukcje. U nas chyba na razie jest tylko podstawka. Nie wiem jak z tymi takimi rzeczami z Kickstartera, ale no dopytam się o to. Ja Ci przerwę jeszcze, bo tu jest pytanie zanim ucieknie. Marcin pyta się, czy graliście też w tą tajemniczą grę na Portal Koni, która była tylko dla mediów. Graliśmy. Tak, Monia grała. Tak. Podczas pierwszej rozgrywki zajęłam drugie miejsce, potem się wprosiłam na kolejną, trochę gorzej nam mi poszło, ale nie dokończyliśmy całej rozgrywki, także mogło się to potem różnie potoczyć. Tak, ale czekajcie. Nie wiem, czy to było ujawniane, czy nie, ale myślę, że tu nic nie zdradzimy, to był Euras. Tak. Tak, to był świetny Euras. Tak, to był według opinii Moniki bardzo fajny Euras, który też będzie wydany przez Portal. I kończąc temat Foxa, kryminalne zagadki w lustrzanym odbiciu.
Była też oczywiście cała masa zapowiedzi portalu. Ja ich teraz nie będę wszystkich wymieniał, bo i tak je wymienimy w omówieniu każdej jednej gry. Co tam dalej? Friends od Rebela to taka nowa zupełnie zapowiedź. Level wyżej niż wojna, tak? Tak, tak. No ale wiesz, Monia, wyłączność Epiku plus licencja i wszystko gra, myślę. Pojawiła się też przedsprzedaż nowego RPGa od Rebela, Twilight Imperium z Gliszcza Potęgi. No i co, we wtorek na naszym live'ie cała masa nowych i bardzo mocnych według mnie zapowiedzi wydawnictwa Lucky Duck Games, o których będziemy mówić za tydzień. Przede wszystkim Dice Throne sezon drugi i Dice Throne Adventures. To będzie kampania na Wspieram to w połowie bądź drugiej połowie lutego. Micro Macro 2 było już znane. Później mamy Crytes at War, pierwszy dodatek do Destinies, Paper Dungeons, nowa gra Lucky Ducków, czyli Sherlock Kryminalna Układanka, super zapowiadające się Euro Iki, będziemy grali na Newskonie kto jedzie, bo mamy mieć egzemplarz już polski. Dodatki do Dune Imperium, informacja jest taka, że zarówno dodatek do ten taki normalny, czyli Potęga X i Upgrade Pack, przedsprzedaż 2 lutego. Nie wiem jeszcze o której godzinie i nie wiem, czy to będzie ujawnione, bo jest bardzo duży problem z... może być duży problem z wytrzymałością serwerów. Zobaczymy. Ja Ci znowu przerwę, bo znowu może ucieknąć. Grzesiek się nas pyta, czy jak się nam podobał 51 stan z dodatkami. Zależy z którymi, musimy powiedzieć, bo graliśmy z tymi na razie, które są w pudełku, czyli Zima i Nowa Era, bo nie ma małych dodatków, ja nie mam jeszcze i nie wiem w ogóle, czy je kupować, skoro ma być ta edycja Ultimate, która nie dość, że będzie miała tamto, to będzie miała jeszcze nowy dodatek. Tak. I o ile Zima nam się bardzo podoba, to Nowa Era tak sobie na razie. Znaczy to jest jeszcze kwestia być może ogrania, natomiast może sama gra 51 stan to dla mnie jest odkrycie i dlatego znalazła się w mojej topce karcianek. Dobra, odnośnie Trickeriona, bo to jest temat rzeka, to ja bym Grzegorzu, wiesz, jeszcze jeśli chodzi o portal, ich nie spisywał na straty, to, że oni nie ogłosili, oni ogłosili raptem 1/3 całego planu na 2022 no rok, więc może po prostu nie mogli, bo licencja, bo coś tam. W każdym razie, no zobaczymy. Co tam mamy dalej z nowych zapowiedzi Lucky Ducków, Warchest, no i rzeczy, które były już wcześniej zapowiadane, Neopolis, czaszki z Siedlec, tak mi mnie tu napisała, Agropolis, czyli po polsku Rancher. Kolejna zapowiedź to wydawnictwo Rebel, Sonic i Super Drużyny, to jest gra wyścigowa na bardzo znanej licencji gier komputerowych, Edgard Games i Bójka na zwierzaki. Nowa zapowiedź Gate Force 9, czyli Grube Ryby, to jest... Jakieś o mafii. Tak, oryginalny wydawca robi polską edycję kolejną. Zobaczymy, czy będzie lepsza trochę jakość od Tyranów. I dzisiejsza zapowiedź wydawnictwa Rebel, dość taka zaskakująca, bo nie miało być unlocków w ogóle już wydawanych po Polsce, a są i to 3. No właśnie, i nie? Myślę, że zaskoczenie po reakcjach na posty u nas jest no, jednak bardzo duże, ale fajnie, bo fanom takich logicznych zagadek jest bardzo dużo. Witamy wszystkich dołączających. Tak, Maja, Doris, Kubę, wszystkich po kolei. Tak, i jak ktoś jest pierwszy raz, to zdecydowanie prosimy się tym faktem pochwalić. Jeżeli jeszcze nas nie znacie, to jest Monika, a ja mam na imię Piotrek. Tak. No i tak, tu było pytanie z tego, co widziałem, jak tam po portalkom. Czekaj, tu M ma pisze, ja w ogóle nie kupuję pana Michała. Ja kupię w pakiecie. Z grami. No właśnie nie wiem, jak to... O, Waltek jest! Cześć, Waltku! Ja w ogóle nie wiem, czy chodzi o Michała jako Michała, czy gier od Michała, bo... No tego nie wiem. Tutaj pochwalę, że nasz Waldek to jest, że tak powiem, wiodący gracz Neuroshimy Hex i bardzo godnie reprezentuje tutaj ligę Neuroshimy. Grał Waldek na finale na Portalkonie, bo ja nie wiem. Nie, nie było go na Portalkonie, natomiast... Na pewno żałował, bo jest, że tak powiem, godnym przeciwnikiem. No, coś słyszałem na ten temat. Dobra.
Kuba pisze, że jest pierwszy raz po długiej przerwie. My Cię, Kuba, znamy i wiemy, że Ty jesteś często. Dobra. Godnie reprezentowali za to inni. Właśnie, bo tutaj jeśli chodzi o Podkarpacie, to jesteśmy dosyć silni, jeśli chodzi o Ligę Neuroshima Hex. Pytanie do nas jest takie, co byście bardziej polecali, Arnak czy Glenmore? W Glenmore nie graliśmy i to mówimy tu. A Arnak mnie nie zachwycił. Tak, my wolimy Dunkę jednak, zdecydowanie. Natomiast będziemy grać 10 razy w Arnak ze względu na challenge, bo jeszcze tej gry nie napoczęliśmy, a tak nam wybraliście, więc może ta opinia się jeszcze zmienić, Monia. Jak zagrasz 10 razy, to wiesz, no. Albo wręcz wiesz, jeszcze bardziej w drugą stronę pójdzie. Ela pisze, że na żywo trzeci raz, ale oglądam Was zawsze z odtworzenia. Postaramy się dzisiaj nie zamulać, żebyście właśnie, nie musieli Właśnie, Bartku, dotarł do Ciebie gór, oglądać. Bo tam wiem, że zlecałeś i czy już grałeś i powiedz, jak tam wrażenia. No nie, no po komentarzu wnoszę, że chyba dotarł. No, dopiero odbiera, widzisz. No. Arnak z dodatkiem będzie miodny, Monia. Będzie. Kto wie? Już wiesz co, widzę nasz gameplay w Miodny Bzyk, jak się gra ukaże, bo to na pewno nastąpi. Dobra, to co, lecimy do portalu? Tak jest, tablicę jeszcze, bo to będzie Dobra. Najszybciej. Okej, okay. No to robimy uaktualnienie tablicy. Tak. Udało nam się w minionym tygodniu zagrać tylko w trzy rozgrywki, bo no, było bardzo dużo zajęć i tak nam to dość opornie idzie. Mhm. Na początek może od góry. Aha, wszystko jest od dołu, dobra. Tak, Res Arcana. Tak, graliśmy w Res Arcana i tutaj mój pionek ląduje. Tak jest. I graliśmy dwa razy jeszcze w 7 cudów świata pojedynek i to było dzisiaj. I to była przewaga militarna. Tak, to była przewaga militarna, to co Monia. A tutaj to było 4 punkciki więcej. Tak, to było zwycięstwo cywilne, więc to nie był zdecydowanie tydzień Moniki, natomiast ja się bardzo niektórych tytułów obawiam. W kwestii tablicy, to prace już są na końcowym etapie, niedługo redrewno i my pewnie też będziemy taką tablicę dla 4 i 6 graczy pokazywać. 7 cudów świata mogę przegrać. Redrewno będzie te tablice pokazywać i my też na pewno będziemy Was informować, jak będzie można ją kupić. Mhm. A Jacku, pojedynek nadal bez dodatku, tak? Bo tak, Piotrek się nie przygotował, więc... Tak, zapiję to. Nie, ale będzie z dodatkami, bo ja też z dodatkami chcę zagrać. No właśnie, muszę dorzucić Agorę, bo już dzisiaj była taka według mnie dość emocjonująca partia. Ja mówię do mojej... ale były emocje, prawda? Ona... Nie wiem, może to jest moja wina, słuchajcie. Na newskonie, jak ktoś z Was zagra z Moniką w 7 cudów, to nastanie opromieniona i stwierdzi, że o Jezu, co ja zrobiłam, że tak nie doceniłam tej gry. No dopuszczam takie rozwiązanie, słuchaj, no. Muszę się dużo napić wtedy. No. Dobra, czy ta gra to dla Ciebie pasjans? Tak. Dobrze, to bo Jarek pisze, że dla mnie bez Agory to pasjans, więc musimy zagrać z Agorą i wtedy będzie tu entuzjazm, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Myślę, że mamy deal. Tak, z Panteonem też jest spoko. Ja z Panteonem grałem wiele razy, natomiast z Agorą jeszcze nie grałem wcale. Dobra. No to co? Myślę, że po kolei sobie pojedziemy. Ja oprócz takich krótkich informacji o każdym tytule jeszcze przygotowałem coś takiego jak liczbę graczy, wiek i ciężkość danego tytułu. No i czas rozgrywki, żebyście też zobaczyli mniej więcej, która gra jest dla jakiej grupy, bo portal gier dla dzieci oczywiście nie wydaje, natomiast cała reszta to jest taki miks trochę i mechaniczny, i różne grupy będzie docelowe. Będzie pasja z entuzjazmem. No, na to liczę, jeżeli oczywiście dalej powie, to też pasja. Dobra. No, ja tu się zgadzam z Waldkiem, u mnie pojedynek ok, bez rewelacji, i też tak uważam, że to jest... Ale to i tak wydaje mi się, że dałaś jeden punkt więcej tej grze, bo nie piszesz, że to mech. Nie no, słuchaj, załogi nic nie przebije. No dobra, okej. Okay. Mam Ci polać, tylko nie wiem, czy teraz, czy jak będziemy grać w pojedynek. Nie wiem. Dobra, przechodzimy do meritum. Także. Tak. Zaczynamy od pierwszej gry, mamy slajdy i nas też będziecie cały czas widzieć. No dobra, mamy... Tak. Marvela, Marvel United, ale tym razem w
X-Menowym wydaniu. Będziemy też się starać mówić o każdym tytule, czy to jest coś dla nas, czy niekoniecznie, czekamy, nie czekamy. W sumie trzy gry z zapowiedzi już graliśmy, więc też się podzielimy wrażeniami. No i Monia w Marvel United, tę zwykłą wersję, zwykłą, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale podstawkę, nie? Graliśmy w podstawkę. Czy to, że to jest X-Men, dla Ciebie coś zmienia? Nie, nic to nie zmienia, natomiast nadal uważam, że to jest świetny tytuł, jeśli chodzi o rozgrywki rodzinne. Tak jest. Zasady są tak proste i tak do ogarnięcia przez różne grupy wiekowe, że i jeszcze, jeśli ktoś lubi dodatkowo uniwersum, no to jak najbardziej to po prostu w ciemno można kupić, bo rozgrywka jest przyjemna, niekłopotliwa, niefrustrująca, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki tytuł stricte rodzinny, no to to jest strzał w dziesiątkę. No i tak, tutaj zamiast Avengersów mamy X-Menów, to jest pierwsza rzecz. I dodatkowo jeszcze sobie tutaj wynotowałem, jest nowa klasa postaci antybohaterzy, którzy mogą wystąpić zarówno w roli sojuszników, jak i wrogów. Więc to nie jest takie jeden do jednego, że dostajecie dokładnie tę samą mechanikę, tylko zmiany oczywiście są. Oczywiście na Portalconie padło zaraz pytanie, czy to będzie tylko to jedno pudełko, nic poza tym. No i odpowiedź była taka, że no, raczej nie, no bo wiadomo, takie gry się rozwija i tak jak Marvel United, ten podstawowy też wymaga dodatku, bo tam mamy chyba trzech łotrów, tylko nie, o ile dobrze pamiętam, nie w podstawce, więc to się szybko ogrywa, natomiast te wszystkie dodatkowe pudełka to jest naprawdę fajna rzecz. Także w tym przypadku też uważam, że to jest akurat taka linia, gdzie wszystko albo nic. Bo im więcej tych bohaterów i im więcej tych przeciwników, no to tym gra będzie dla Was ciekawsza. Aha. Natomiast no, my akurat nie jesteśmy do końca targetem tej gry, bo tak jak mówię, to jest bardziej taka rozgrywka rodzinna. Ona jest bardzo przyjemna, natomiast nie daje jakiejś takiej satysfakcji, że tak powiem, jeśli chodzi o zwycięstwo. Bo to trzeba też powiedzieć, natomiast nie mam żadnych absolutnie wątpliwości, że tak samo jak Marvel United ten pierwszy, to tak samo ten Marvel się sprzeda na pniu, bo to jest taki tytuł po prostu. Jeśli chodzi tutaj o odpowiedź do Rychezy, to dodatek czy samodzielna podstawka. Chyba każdą oddzielną pudełko można rozgrywać, bo tam są... Ale o czym teraz mówimy? O United. To jest w sumie nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że każde pudełko można rozgrywać samodzielnie, bo tam są też bohaterowie i... Jak ktoś wie, to dajcie znać, bo ja nie wiem jak to wygląda, bo generalnie przy normalnym Marvelu było tak, że była podstawka, a poza tym były dodatki. Monia, muszę w ogóle powiedzieć, jest troszeczkę chora i przez moment było zagrożenie, że dzisiaj nie będzie transmisji, ale po prostu walczyła straszliwie, więc... Dokładnie, chciałam się z Wami spotkać. No. Dobra, i jeszcze informacje pudełkowe. Tutaj mamy focha, widzisz. Mateusz nie jedzie na newsko, no to nie ma go na grupie. Wiadomka, Mateusz. O, tutaj Marcin odpowiedział, że można tylko, trzeba znaczniki załatwić. A, okej, okay, dobra. No i z informacji pudełkowych, 1 do 5 graczy, 40 minut, czyli to jest taka właśnie, jak powiedziałem, do rodzinnych rozgrywek super. Z dziećmi, które nie będą się nudzić, bo ten czas rozgrywki też nie jest jakiś długi. Nie wiem, z czego wynika wiek 14+, być może znowu z tego faktu, że by gra nie była traktowana jako zabawka, bo często to w różnych tytułach się... Tak, bo tam są też drobne elementy, także to akurat to jest Simon, więc tam amerykański rynek i on wymaga takich rzeczy. Wydaje mi się, znaczy nie sprawdzałem tego, bo zapomniałem jak normalny Marvel United ma na pudełku. Nie widzę tutaj nigdzie, bo mi lampa zasłania, natomiast no, ciężko powiedzieć. No i waga 2,35 to jest taka prosta gra, ale nie bardzo prosta, bo będzie tu jedna gra też, która ma poniżej 2 i to znacznie. I też 14 lat. No a właśnie. No to chyba z tego wynika, żeby po prostu uniknąć tych wszystkich problemów stricte przeznaczonych dla młodych adeptów planszówek. No i co? Ostatnia rzecz odnośnie Marvel United X-Men. Czy my czekamy? No nie. Ja też nie. Ale na pewno cała masa osób czeka. Lecimy sobie dalej. Dwa pudełka. Massive Darkness. Tak, Massive Darkness 2, dokładnie rzeczy biorąc, czyli
gra, która jest Ameritraszem. Tak, Ameritraszem, ulepszoną wersją podobno gry z 2017 roku. No i tutaj portal się też postarał, żeby to było od razu z rozszerzeniem, co gracze na pewno sobie bardzo cenią. O, Baba Jaga dołącza do nas po rozgrywce w Wyspę Kotów. O. Daj znać, jak w Wyspę Kotów gra się solo, bo no ja wiadomo, wiecie już, że nie gram. Amonia chyba jeszcze nie miała też okazji, żeby solo zagrać. No, czasu trochę mało. Tak, czasu nam w ogóle brakuje na wszystko ostatnimi czasy. Dobra, czy ciebie taki Ameritrash jara? Czy ty na to czekasz? Coś czytałaś o grze więcej? Generalnie, wiecie co, ja próbowałam swojej przygody w Amerii. Jeśli chodzi o Zombieside, to bardzo chętnie usiądę, ale też tak no właśnie, sporadycznie. Bo nie wiem, czy wiecie, że Massive Darkness bazuje na mechanice Zombieside'a właśnie. Tak, figurki są, słuchajcie, epickie. Tutaj w pudełkach, jak widzieliśmy tam rozłożone w press roomie, tak, jak to wyglądało, to naprawdę wygląda to imponująco. Tak samo wszelkie elementy to naprawdę... No, gra robi wrażenie, czyli dla wszystkich fanów tego typu rozgrywki, no to wydaje mi się, że to jest jeden z takich tytułów, który powinien się znaleźć w kolekcji, bo będzie przepięknie wydany. Natomiast mówię, że jeśli chodzi o mnie, no to akurat ja się zachwycałam samymi figurkami. No właśnie. Natomiast jakoś tak, żeby siąść i zagrać, to w ogóle mnie nie ciągnie. No wiesz, klimat dark fantasy, motyw D&D, to nie jest, są gry, w które my jakby gramy na co dzień. Będzie taki jakby kilka gier pod rząd, gdzie my będziemy mówić czekamy, ale to jest troszeczkę inny rodzaj gier. Natomiast siedząc na sali, jak były ogłoszenia, to po wyświetleniu trailera i jak się okazało, że to są te tytuły, no to brawa się... Tak, i brawa były natychmiast, więc... Czyli bardzo dużo osób czeka. Tak, oczekiwany na pewno tytuł i ludzie, którzy lubią bardzo grę typu, nie wiem, przeszukiwanie lochów, zbieranie jakiegoś tam ekwipunku, doświadczenia, walka z jakimiś tam potworami, to jest na pewno coś, co... Pewnie w jakiś sposób jest losowy, nie wiem aż tak bardzo, natomiast no to jest jednak przygoda i no, trzeba lubić takie gry, żeby na pewno się przy tym dobrze bawić. Szymon pisze, że no czeka. No właśnie. Najbardziej ze wszystkiego, co ciekawe. No. Ja wiem, ja przecież nasz Kuba, nie? To on jest wielkim wielbicielem Ameritraszy i wszelkiego rodzaju tego typu tytuły, no to po prostu z wielką radością przygarnia. No i myślę, że to będzie jeden z takich targetów i sporo jest takich osób. Jeszcze z informacji uzupełniających, w dodatku jest kampania, która jest złożona z 14 misji i są tam też są tam nowi bossowie przez figurki archaniołów reprezentowane, więc te figurki chyba też tam widzieliśmy, tak. Bo tak coś kojarzę. Jeśli chodzi o samą grę, to ciężkość 2,67. Co ciekawe, Marvel United miało 2,35, więc to wychodzi na to, że to jest nadal w miarę prosta gra. Jeżeli ktoś grał w pierwszą część Massive Darkness, to dajcie znać, jak z trudnością gry, jak łatwo, szybko można to opanować, chociaż jeżeli to jest na mechanice Zombieside'a, no to wiesz, Zombieside to nie jest dokładnie, jakaś tam gra. Dokładnie, to można się zacząć grać tak naprawdę. Dobra. Więc krótko mówiąc, na to też nie czekam. Tak. Natomiast na te gry dwie zdecydowanie czekamy. Tak jest. Na obydwie. Monia opowiada, wybierz sobie, która najpierw. Więc tak, jak wiecie... To są jednak dwie różne gry, trzeba tak, o tym First zbierać. Light to jest zdecydowanie euro i to było euro, które będzie miało w tej chwili drugą edycję. Tam są delikatnie poprawione zasady. Ja mam pierwszą edycję w domu, jeszcze tylko rozczytaną instrukcję nie grałam, natomiast już po instrukcji no to wiem, że to będzie coś dla mnie. Tam jest bardzo dużo wariantów solo, więc to też jest bardzo istotne. Natomiast z tego, co czytałam, Chaos Order, no to to jest już troszeczkę bardziej taka przygodówka, czyli mamy uniwersum, które bazuje na pierwszej części, czyli First Light, natomiast druga część jest bardziej taką grą przygodową, gdzie będziemy odkrywać i też będziemy mieć frakcje, które będą asymetryczne, tam będzie się dużo działo, troszeczkę będzie worker placementu, będzie odkrywanie i no ja jestem bardzo ciekawa tego tytułu. Oglądałam wywiad dzisiaj z Szamem z Garfila, tak? Tak, i właśnie on mówi, że generalnie też nie jest jakimś takim wielkim fanem Ameritraszu i kiedy mu zaproponowano pracę nad taką grą, no to miał bardzo dużo obawy. Natomiast mówi, że jak mu przedstawiono sam projekt, jak to powinno wyglądać, jego eurogracza tak na tyle to zainteresowało, że poszedł w ten tytuł.
Tak, bo nie wiem, czy jeszcze wiecie, że autorem First Lightu jest pan McDonald, czyli twórca serii Zachodni Królestw. Zresztą wydawca też jest sam, ten sam. I jeśli chodzi o te dwa tytuły, to First Light jest jednak grą zdecydowanie lżejszą, bo Chaos Order to już jest gra, która ma powyżej, tak, powyżej 4, ciężkość 4,14 i to już jest naprawdę ciężka gra. Nawet sam czas rozgrywki według BGG 120-240 minut, więc no, to już jest konkret naprawdę, danie główne wieczoru i tak dalej. Jacku, ja już z Tobą próbowałam się kłócić. Moim zdaniem akurat jeśli chodzi o Circadians, no to wydaje mi się, że tu kreska jest naprawdę bardzo interesująca. Ale widzisz, Rafał pisze, że bardzo atrakcyjne graficznie. Tak, ja też uważam, że akurat to jest bardzo fajnie zilustrowane. Natomiast zgodzę się z Jackiem, że Raidersi ze City, no tam jest chaos, jeśli chodzi o grafikę. Natomiast tutaj, jak widziałam właśnie i postaci, i w środku zawartość, i poszczególne grafiki, moim zdaniem tu się bardzo fajnie wszystko spina. Także tu też ja jestem team Shem. No to jeszcze w dwóch słowach o tym, co to są w ogóle za gry. First Light to jest klasyczne euro, gdzie będziemy sobie rozwijać naszą planetę. Tak, zbierać surowce. Tak, kolonizować, rywalizować o surowce i technologię z innymi graczami. Typowe takie rzeczy, które w Eurasie powinny być. Operujemy tam kostkami, bo wszystko za zasłonką. Będziemy wysyłać różne punkty czy na planszę główną, żeby zbierać surowce i przesuwać nasze maszyny zbierające i odpalające jakieś tam bonusy. Bardzo fajnie się dużo rzeczy dzieje w First Light. I to, co też bardzo mnie tutaj gry przekonuje, to czas rozgrywki, bo on jest między godzinka a półtorej, więc podejrzewam, że półtorej jest w maksymalnym składzie. Przepraszam, boarding show. Prosadzę. Jako, no to jest chyba, słuchajcie, legenda, z którą nie można się mierzyć. Dajcie znać, czy ktoś może już wpłacił, może już grał. Dobra, Jacek mnie złapał tutaj za słówko. Faktycznie nie Szem, tylko sam rysuje, więc no sprostowanie, tak. Tak jest, to jest rzecz, na której można łatwo się pomylić. No i tak jak powiedziałeś, tam są kości, tam jest worker placement, więc to są wszystkie rzeczy, które my obydwoje bardzo, bardzo lubimy, więc jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o House Order, to nie wiem sam na razie. Czekam też, ale jeżeli temu trochę faktycznie bliżej do Amerii, to ciężko powiedzieć. No, ale są też opinie, że to jest jednak euro, właśnie. Jest zainteresowany, więc ja wydaje mi się, że to jest na tyle dobra rekomendacja, żeby jednak czekać na zresztą ten wiesz, tytuł. Zresztą wiesz, tam są asymetryczne frakcje, więc tak, to jest to, co też bardzo lubimy i z takimi grami bardzo często nam po drodze jest, więc wydaje się, że no i jeden i drugi tytuł dla nas bardzo, więc tak jest. Myślę, że bardzo, bardzo w porządku. W ogóle nie wiem, czy ty o tym mówiłaś, sprawdzałaś może, czy duże są różnice między tym wydaniem, które ty masz, a tym, które... Nie, nie sprawdzałam. Także wszystko, nie mam pojęcia. Wszystko przed tobą. Tak jest. Natomiast jak zwykle jest to wydanie w tych mniejszym pudełku, tylko ono jest tak jak wszystkie inne gry wypchane po brzegi, ciężkie i no wiadomo, za co się płaci, jeśli chodzi o te pudełka. Także te dwa pudełka to zdecydowanie na naszej wishliście. Lecimy dalej. Teraz mamy grę troszkę starszą, ale w nowych szatach. Na Portalconie była taka dyskusja, czy to jest Sebarbia, czy to jest Suburbia. Ignacy bardziej to po angielsku czytał, natomiast w sali były głosy, że to jednak Suburbia jest. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak jest prawidłowo. Właśnie bardziej w języku angielskim jest Suburbia. No to Suburbia. Nie jest generalnie... No, chociaż nie, takie spuszczone, nie? To jest... Znaczy wiesz, ten tytuł nie był zmieniany nigdzie, więc no nie wiem. Będziemy pewnie używać i tak, i tak. To jest gra, którą ja mam na półce, bo wydawnictwo Planszóweczka swego czasu ją wydało i my z Moniką graliśmy w nią, więc to trudno tutaj też mówić w tych kategoriach, czy czekamy, czy nie czekamy, bo my tę grę znamy po prostu. I co? Znaczy, ja nie wiem, co wnosi rozszerzenie tak naprawdę. Czy to jest więcej tego samego, czy... Ja nie wiem, bo też nie mam rozszerzenia. Graliśmy tylko w podstawkę. To jest, słuchajcie, strategia. Uważam, że dość lekka.
Tam wiek sugerowany to jest 8+, ciężkość 2,77. Ja bym powiedziała taki kafelkowo set collection. Tak, tak, to trochę tak, bo chodzi o to, żeby te kafelki wszystkie układać tak, żeby one nam tworzyły takie połączenia, które jak najlepiej tam zapunktują. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, to mówiłam Piotrkowi, że ja choruję na tą grę i to było ze 2 lata temu, nie? Około 2 lat temu. No. I w końcu Piotrek rozłożył ją na stole i niestety czar prys. Dla mnie to było takie tetrisowate układanie generalnie tego samego. W sensie, że za proste, tak? Tak, za proste. No chyba spodziewałem się czegoś innego. Ale widzisz, Monia, bo to tak jak Ci powiedziałem, wiek sugerowany 8+. To są gry zwykle trochę łatwiejsze. No dokładnie, także ja troszeczkę chyba miałam inne oczekiwania, natomiast tu jest kwestia taka, żeby łączyć ze sobą te same obszary, które będą punktowały nam na koniec gry, sprawiały, że będziemy zapraszać, zwiększać swoją populację, no tak. Tak, żeby przyciągnąć więcej tych ludzi do siebie, żeby stworzyć im dobre warunki do życia. Taka układanka, no. Wiesz co, mi się podobało. Mi się podobało i z chęcią bym jeszcze w to zagrał, tylko musiałbym Cię chyba namówić troszeczkę teraz. Znaczy nie, to nie jest zła gra, także tak jak mówię, to było po prostu rozczarowanie, bo chyba czegoś bardziej zaawansowanego, takiego budowania silniczka faktycznie mocnego się spodziewałam. No właśnie, bo tutaj to jest, tylko może jakby za mało w stosunku do tego, co Ty oczekiwałaś. Natomiast to, co jest na pewno na plus tej gry, i to podejrzewam, że nawet bez dodatku, to jest ogromna regrywalność. To prawda. Bo tych kafelków jest cała masa, a tyle, ile ułożycie w trakcie gry, ile jeszcze zostanie, to jest zupełnie inna bajka. Mamy też tam draft fajny, który się świetnie sprawdza. Fajnie, że tam są kombosy, nie? Pomiędzy różnymi kafelkami, czyli faktycznie jest to budowanie silniczka, czyli jakiś kafelek wpływa też na inny kafelek, natomiast no, to jest bardziej dla takich troszeczkę Family Plus, ja bym powiedziała, czyli ten wiek jest adekwatny. Myślę, że tak. Gdyby było 10+, to też by było w porządku. Tak. Nawet się troszeczkę zdziwiłem, jak robiłem, jak się przygotowywałem do dzisiejszej transmisji, że to jest tylko 8+, ale myślę, że spokojnie gracze w tym wieku też sobie poradzą. Teraz mi się przypomniało, że dodatek wnosi całą masę nowych budynków. Więc ta regrywalność, która już i tak jest na bardzo wysokim poziomie, jeszcze sobie wzrasta. Wydawnictwo Portal deklarowało, że będzie na pewno w jakiejś fajnej cenie, można sobie kupić od razu zestaw, podstawkę plus dodatek, więc to na pewno fajna gra, która też trwa tak między godzinkę a półtorej, 2 osoby na przykład, to spokojnie myślę, że dacie radę. No i jest też co, bo to jest od 1 do 4 graczy. No, nie będę tu odpowiadał na pytanie, czy czekam, bo mam grę na półce po prostu, więc no, tak siłą rzeczy nie potrzebuję drugiej. Co my tam mamy dalej? Dalej mamy Wyprawę Darwina, też z dodatkiem. Tak. Monia się już tu rozpływa. Tak, słuchajcie, to była gra, która zwróciła moją uwagę podczas trwania Kickstartera. Z racji tego, że po pierwsze temat jest bardzo fajny, czyli to są tak naprawdę prowadzenie dzienników i odkryć po kolei Darwina. Tutaj poruszamy się na wielu torach i tam te tory nawet widać u góry. Tak, poziom skomplikowania jest tutaj troszeczkę wyższy. Mamy kilka map, po których będziemy podróżować, zbierać poszczególne zwierzęta, gatunki roślin i tak dalej. Za to będziemy mogli dostawać jakieś dodatkowe punkty, jakieś bonusy. Tutaj naprawdę na planszy dużo się dzieje. Ta plansza też jest dosyć duża. Musimy ogarniać tak naprawdę kilka jednocześnie rzeczy, więc na tą grę absolutnie zdecydowanie czekam, bo to jest już takie rasowe euro, gdzie trzeba naprawdę ogarniać bardzo dużo rzeczy naraz, żeby nie pozwolić przeciwnikowi prześcignąć się w żadnym miejscu tutaj na całej planszy. No ale Monia, jak to może nie być dobra gra, jak tu mamy autorów Colkina czy Podróży Marco Polo, więc no, panowie Luciani i Mangon, o ile dobrze wymawiam, no to naprawdę klasa i to no, musi być dobra gra.
Przynajmniej bardzo sobie tego życzę, sam sobie, bo no, bardzo chcę w to zagrać, bardzo na to czekam. To, że jest dodatek, to oczywiście no, nie jest... Zawsze to, na plus. Zawsze na plus, chociaż to jest akurat mini rozszerzenie. Ono tam wprowadza miple okrętów, jeszcze dodatkowe konie i inne takie bajery, ale to nie jest jakiś tam duży dodatek. Może tutaj ta grafika troszeczkę to przekłamuje, natomiast no, jakby jak najbardziej dodatek jest. Jarek pisze, że Simon nie robi złych gier. No, zgadza się. Tylko musicie sobie zdawać sprawę, że to już jest trochę trudniejsza gra. Mhm. Wynotowałem tutaj 3,75 ciężkość, tak, jak to podchodzi pod 4 już, to jest naprawdę coś na pewno nie dla rodzinnych graczy, tylko no, trzeba trochę w planszówki pograć, lubić troszkę cięższe tytuły i wtedy jak najbardziej. No i mam tutaj też, że jest tryb solo, więc tu się Monia, no wszystko dla Ciebie zgadza, nawet wiesz, czas gry tam od godzinki do półtorej godzin, do 2 godzin, pewnie w zależności od składu osobowego, bo maksymalnie można w 4 osoby grać. No i wygląda ślicznie. A dodatkowo w ogóle temat. Ja wiem, że to będzie suche, nie? No bo to jest Euras, ale... Nie, sam pomysł jest fajny, no nie? Tak, Karol Darwin, generalnie odkrycia różne i tak dalej. Tak, no tak. Super, no nie było, przynajmniej ja nie kojarzę innych gier takich, jeśli chodzi o ten temat, więc naprawdę fajnie. Blisko Colkina ocena BGG. No. Także... I to biorąc pod uwagę, że jeszcze niewiele osób tak naprawdę miało okazję w to zagrać, tak, czyli tak, te głosy będą coraz liczniejsze. To jest gra, która według BGG ma rok wydania 2022, więc no, wszystko przed nami, przed polskimi graczami, więc tutaj brawo dla portalu, że się nad tym tytułem pochylili. Nie wiem, czy byli inni chętni, czy nie było innych chętnych, ale no, super, że będzie po polsku. Chociaż jeżeli gdzieś na przykład sobie znajdziecie, to gra jest niezależna językowo. Więc tutaj... Tak, to jest też istotne, ale generalnie większość tych gier, które są właśnie przez tych autorów, no to starają się robić tak, żeby to było dostępne dla wielu graczy, niezależnie od języka. Tak, także to jest taka zapowiedź, na którą z Moniką bardzo, bardzo, bardzo mocno czekamy. Lecimy dalej. Ark Nova. Tak, słuchajcie, to jest gra, która wygląda po prostu imponująco na stole. To jest absolutnie stołożerna układanka. Jak to stwierdził zarówno pan Ignacy, jak i potem czytałam opinię na BGG, czyli połączenie dwóch TM-ek, czyli Terraformacji Marsa i Terra Mystica. Czyli same, znaczy oprócz Terraformacji Marsa, która jest bardziej pasjansem i tutaj też występują karty, które się nawzajem kompują. Natomiast połączenie tego wszystkiego, czyli ogarnięcie własnych planszetek, gdzie będziemy budować te przestrzenie ze zwierzątkami, te zoo powiedzmy, z tymi kompującymi się kartami i specjalistów, i zwierząt, i różnych takich bonusów odpalających się. Tory, które się spotykają, bo tam się idzie w dwóch kierunkach i to jest też niesamowite, czyli bardzo dużo nowości mechanicznych, które bardzo mają dobre opinie na całym świecie wśród graczy. Ale zobacz, mi pan Matthias Wigge, o ile dobrze to przeczytałem, no niewiele mi mówi, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy zrobił jakieś inne gry, czy nie, a tu naprawdę się szykuje wielki, wielki hit i według moich notatek to jest cięższe nawet od Darwina i tak faktycznie też to było zapowiedziane na Portalkonie, że to jest bardzo ciężkie euro dla zaawansowanych graczy bardziej, co nie znaczy, że ktoś, kto gra w lżejsze tytuły na co dzień, sobie z tym nie poradzi, bo ja nigdy tak nie oceniam graczy. Natomiast temat fajny, stajemy na czele własnego zoo. Wykonanie bardzo miłe dla oka, szczególnie gra, bo pudełko może nie jest szałowe, ale... To nie mam wziętych z internetu grafik. Tak, ja tak myślę, że debiut tego autora. No właśnie nie kojarzyłem pana Matiasa z wcześniejszych gier. No mam nadzieję, że gra przyjmie się fajnie w Polsce, bo no to była taka jedna z najlepiej ocenianych gier po SN, więc no wydaje się, że coś w tym chyba jest i wydawnictwo Porta też o tym wiedziało, jakby starając się o licencję na tę grę. No to budowa, to stopniowe budowanie silniczka, które tutaj w tej grze będzie, to jest coś, co bardzo mnie tu kręci. Pudełko zainspirowane mi tym Swivista. Tak, pudełko właśnie jest nieadekwatne do zdecydowanie. Zawartości. Dużo osób może się zdziwić, że to jest taka gra, a nie inna.
Natomiast słuchajcie, to jest też niesamowite, że jest to jedna z niewielu gier po Essen, która non-stop występuje na zdjęciach na forach zagranicznych. I non-stop ktoś tam wrzuca czy zdjęcia z gameplaya, czy z zachwytów, jakieś krótkie recenzje. Wszyscy są zachwyceni tą grą, dlatego ona mnie bardzo przekonuje i bardzo się ucieszyłam, jak ona będzie, jak się dowiedziałam, że właśnie ona będzie wydana w języku polskim, bo jest zależna językowo. Tak. To zresztą to widać na tej naszej grafice. A jeszcze jak mogliśmy, nie wiem, pomacać, nie? I zobaczyć sobie, jak to wygląda na stole na żywo, no to naprawdę. Tylko tak jak mówię, przygotujcie stoły, bo trzeba. Tak, bardzo dużo miejsca powierzchni. Zajmuje. Dokładnie. No ładnie, Karolina. No, z Karoliną jadłam obiad. Tak. Także pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy Karolinę. Pierogi były świetne. Poznaliśmy się na Portalkonie, także super. Dobra, możemy, myślę, Monia, do kolejnej gry. No i teraz mamy naszego dobrego znajomego, tak, czyli Bur. Niespodziewana premiera, ogłoszona i od razu premiera, można było na Portalkonie grę kupić w całkiem fajnej cenie. I w ogóle muszę powiedzieć, że ta gra ma bardzo przyjemną cenę. Jak na to, jakie teraz ceny w planszówkach są, to naprawdę... 101, 90 kilka już widziałem w sklepach, bardzo fajna cena i no, gra jest tego warta zdecydowanie. Tak, o niej już opowiadaliśmy w wersji oczywiście anglojęzycznej, teraz mamy przystępniejszą, bo ona jest też troszeczkę zależna językowo, bo na kartach występują napisy. Co prawda one są powtarzalne i dla tych osób, które nawet podstawowe jakieś wyrażenia w języku angielskim znały, także ona nie sprawiała trudności, natomiast zawsze cieszy, jeśli jest polska edycja, bo wtedy dociera do większej ilości osób. Ale wiesz, Monia, Brew, Bru, czy jak to się czyta? Brew, tak. To była gra, która pewnie by się pojawiła w Polsce gdzieś, albo, ale w bardzo ograniczonych ilościach. Mało kto by zwrócił na nią uwagę, a jednak polska edycja każdej gry wymaga też działania marketingowe i samo ogłoszenie już na tak dużej imprezie jak Portalkon takiego tytułu sprawiło, że wiele osób grę poznało, już nie mówiąc o wszystkich sklepach i mediach społecznościowych, gdzie o tej grze jest ostatnimi dniami bardzo, bardzo dużo. Starałam się, ale przechwycono mnie. Natomiast faktycznie tu zasady są bardzo szybko do ogarnięcia, więc ona nie sprawia za dużo trudności. Trzeba tylko pamiętać, że tam są takie niuanse, czyli tutaj jak z Karo rozmawiałam, to nie wiem, czy wszyscy tam wolontariusze przekazywali informację, że można stakować te kości, nie ma ograniczeń, czyli można zdmuchiwać już położone kości, można przygaszać pożarem i tak dalej. Jak graliście, czyli... to wiecie, o czym Monia mówi. Jak nie graliście, to nie macie pojęcia. Tak, słuchajcie, bo tutaj mamy kości żywiołów i surowców, czyli roślinek, jak tu... Co to? Chyba Patrycja Ryśka napisała, że to jest dla tych, dla ćpunów gra, bo są ziółka, grzybki i co? Coś tam było, ale nie pamiętam. Wiem, o który komentarz chodzi, ale nie przypomnę sobie teraz. W każdym razie... krótko. Co to jest za gra? To jest, ja bym powiedział, że to jest strategia tak naprawdę, tak, troszeczkę. Tak, Area Control. Tak. Worker Placement. Też. Set Collection. Piękna, dla mnie przynajmniej, kreska takich japońskich animacji. Tak. Bardzo charakterystyczna, która no, bardzo mi się spodobała. Wredna, straszliwie gra. Jeżeli nie lubicie negatywnej interakcji, to nie siadajcie do tego. Właśnie Patrycja napisała, że syn się obraził. Tak, tak. To było ziele jeszcze. No. Więc jeżeli lubicie takie gry, gdzie naprawdę będziecie sobie dowalać w każdym jednym ruchu, to super. Ja czytałem nawet do ostatniej, słuchajcie, kostki w turze. To nie wiadomo, co się zadzieje. Ja w ogóle czytałem, nie wiem, czy nie pomylę teraz, a wydaje mi się, że Board Game Panda pisał, że jak grali, to przez całą grę zdobyli tylko 4 albo 5 kart, bo się po prostu tłukli straszliwie o każdą jedną kartę. Tam często remisy jakieś wypadały i tak dalej. Więc ale też kart jak nie grałam mogli na zdobyć. 4 osoby, to też mocno się tłukliśmy. I faktycznie, jeśli chodzi o same karty lasu, to tam było najmniej punktów. Najwięcej mieliśmy i z tych, ze zwierzaczków i z eliksirów. No, ale kapitalna gra.
po której niewiele się spodziewałem, jak ty w ogóle przyniosłaś angielską edycję. Myślę, kurczę, co to jest w ogóle? Dla dzieci. No to, ale wiesz, bo to jest kolejna gra, której okładka może delikatnie mylić, że to jest coś milutkiego do pogrania z dziećmi może no i tak nie? dalej. No Patrycja pograła z dzieckiem, no to widzisz, co było. To tak oczywiście żartuję teraz, ale no, trzeba wiedzieć po prostu, co to jest za gra. Czysta, negatywna interakcja, przepiękne wydanie i super cena. No, my już teraz oczywiście na grę nie czekamy, bo ją mamy i będziemy się w nią zagrywać. Mamy też zamiar nagrać gameplay pewnie niedługo. Natomiast jeżeli lubicie ten typ gry, to naprawdę możemy tu z czystym sumieniem polecić. I z tego, co wiem, to osoby, które grały na Portalkonie albo te, które kupiły w sklepach i już dotarły, to nie są zawiedzione. Nie są zawiedzione, bo tych opinii pozytywnych jest strasznie, strasznie dużo. No właśnie, wiecie co, jak już poszłam kupić, jak byliśmy wolni, mini dodatek, to już go nie było. Tak, on się szybko wyprzedał, ale będziemy jakoś spod lady próbować załatwić, chociaż chyba nie masz w portalu. No nic, popytam. Dokładnie, mała, wredna gra. Tak jest. Tak. Bardzo nic dobra, dodać, nic ująć. Bardzo dobre podsumowanie Tomka i na pewno ten tytuł będziemy zawsze polecać, bo to też się trochę czujemy za niego współodpowiedzialni, bo nawet jak graliśmy w edycję angielską i na którym czwartkowym live omawialiśmy, to kilka osób później kupiło, już wtedy pisali, że to jest bardzo fajna gra. Tak. A potem buch wydanie polskie od portalu. Super gra naprawdę, bur. I jeszcze nie powiedziałem odnośnie tych moich informacji, czas rozgrywki 45 do 90 minut, 90 to nie trwa według mnie. Wiesz co, na 4 osoby może trwać, może bo tutaj trwać. Faktycznie też dochodzi downtime i wiesz, dużo jest rzeczy wtedy do ogarnięcia, bo każda jedna osoba jak dołoży kostkę, no to tu tyle rzeczy i czynników może się zadzieć, że... No masz rację. Tu może wystąpić. No i ciężkość 2,55 wydaje mi się, że w sam raz. Tak na dwie osoby też hula. Też przetestowaliśmy to właśnie na sobie. Działa. I naprawdę jest bardzo fajna. Tam jest troszeczkę mniej kart lasu wtedy rozłożonych, także tu też tłuczemy się i bijemy o te karty bardzo mocno. Ty widzisz, Monia, ile nas osób ogląda? No pięknie. Tak, witamy wszystkich. Tak, bo jest 171 osób, to jest absolutny rekord czwartków, więc na pewno jest sporo nowych osób, więc super, że jesteście z nami i zapraszamy częściej, a najlepiej na stałe. Tak, jeśli chodzi o Tomka i Jarka, to dokładnie też potwierdzają, że świetnie działa na dwie osoby, jest bardzo dobrze skalowalna, czyli niezależnie od liczby graczy, to naprawdę super jest rozgrywka. Tak. Lecimy do kolejnej gry, bo jeszcze nam trochę zostało. Park Savanna. Zdecydowanie najlżejsza gra, którą zapowiedział Portal w sobotę. Tak, tak. To jest, słuchajcie, tutaj już ewidentnie to jest skierowane do graczy familijnych. Dokładnie. Czyli mamy tutaj kafelki zwierzątek i staramy się je ułożyć w stada. Mamy na samym początku rozłożone tą żółtą stroną do góry, tak żeby zaznaczyć właśnie jak to wygląda. I układamy wszędzie, tylko nie wokół tych pożarów, tam gdzie są tutaj akurat widoczne. Teoretycznie ułożyć można, tylko to ma swoje konsekwencje później. Tak, tutaj Piotrek niestety musiał stracić, bo jego zwierzątka się przestraszyły pożarów. Dwa zwierzaki musiałem odrzucić, bo graliśmy generalnie, więc też opowiadamy trochę o naszych wrażeniach. Gra jest bardzo prosta mechanicznie, czyli po prostu idzie w kółko kolejka, jedna osoba mówi, że teraz biorę dwa słoniki i wszyscy biorą dwa słoniki na swojej planszy i ustawiają na wolnym miejscu, przestawiając tą kunę, wydrę, świstak, ten pioneczek, który jest widać tutaj. Dobra, bo nie mogłem zajarzyć, o co chodzi. Tak, bo nie można położyć w to samo miejsce, czyli zaznaczamy miejsce, z którego został wzięty ten kafelek, o którym ktoś go wywołał i ustawiamy w inne miejsce, tak żeby stworzyć jak największe stada, ale to też nie wszystko, bo stada swoją drogą, natomiast liczy się mnożnik, który jest tutaj wodą, czyli ilość zwierząt liczymy potem na kafelkach, mnożywszy przez ilość źródełek wody. Tak, przez wodopoje, dokładnie. Tak, czyli jeśli mamy 0, to wiadomo, przez 0 będzie 0. To jest surykatka mnie. Surykatka, dobrze. Tak, tutaj już są komentarze odnośnie wyglądu, więc tak, pudełko w stosunku do oryginału udało się wydawnictwo Portal zmienić i ono wydaje mi się, że jest o niebo lepsze od oryginału. Piękne jest, bardzo ładne, natomiast wydawnictwo oryginalne, czyli Deep Print już nie chciało się zgodzić na ingerencję, zmianę zawartości, bo o tym wydawnictwo Portal też z nimi rozmawiało i chciało to zrobić, więc tutaj zrobili co mogli i no tak, zgadzamy się, że ten środek po prostu jest jaki jest. Natomiast co do samej gry, to tak jak Monia powiedziała, zdecydowanie gra rodzinna, czyli co do zasady nie dla nas. Natomiast widzieliśmy, że osoby, które grały właśnie
w takim mieszanym towarzystwie, to... Bardzo dobrze się bawiły. Tak, bardzo fajnie się bawiły. Zresztą w porównaniu, już skończę tylko myślę, z innymi grami, to najcięższą grę, o której mówiliśmy, ona miała tam ciężkość według BGG grubo ponad 2, natomiast ta ma, słuchajcie, 1,58, więc to naprawdę, naprawdę tę grę ogarnie każdy, dosłownie każdy. Dokładnie. Przypomina gry od wydawnictwa Alar. No, jeśli chodzi o te grafiki, faktycznie, nie? Takie pierwsze zamki Burgundii, co, nie? Co przypomina? Wydawnictwo Alea. A, Alea, okej. Okay. Nie? I tutaj, słuchajcie, to jest bardzo dobry duet projektantów. Tak, Kisling czyli... Kramer to naprawdę top. Tak, czyli dla tych osób, które spodziewają się po prostu rozgrywek rodzinnych, to jest naprawdę bardzo przyjemny tytuł. Zwłaszcza, że... Czas rozgrywki 20-40 minut i my w 4 osoby graliśmy, tak. Czyli w maksymalnym składzie graliśmy, nie wiem, czy pół godziny nawet. No, to dokładnie. Po prostu idzie tak, ekspres. Powiem tak, dla osób, które mają rodziny i mają dzieci grające, to na pewno będzie bardzo fajny tytuł, bo łączenie tych zwierzątek może sprawiać przyjemność. Natomiast jeśli chodzi o graczy, no to niech szukają cięższych tytułów. Tak, ja też mam takie zdanie, bo o ile jest tam troszeczkę pokombinowania, jeśli chodzi o ustawianie tych zwierzaków, to nie jest jakieś takie myślenie na mega dużym poziomie, wysokim poziomie, bo w danej rundzie macie jednego zwierzaka i to konkretnego, wskazanego przez innego gracza, znaczy bądź samego kafelek, siebie. Jeden znaczy jeden kafelek, tak, bo tak, na kafelku tak. Mogą być nawet różne zwierzątka, tak jak tu widać żyrafę i... No, ale chodziło mi o to, że jeden kafelek przemieszcza w trakcie swojej tury, więc te możliwości też mamy ograniczone, bo tutaj pożar, to nam nie pasuje, tutaj zajęte miejsca możemy stawiać tylko na wolnych, tutaj macie jeszcze drzewa, takie widzicie, no to... One też punktują, ale można je przykryć. Można przykryć, ale jeżeli nie przykryjemy, to będziemy mieli punkty. Trochę tych wyborów jest, ale tak jak mówię, to nie jest jakieś takie mega kminienie, więc rodziny jak najbardziej pozostali, raczej nie. Kaskadia czy Park Savanna? Kaskadia zdecydowanie, bo tam jest dużo więcej jednak kombinowania i tej punktacji bardziej jest skomplikowana, jeśli chodzi o zasady. Mhm, tak, z tych dwóch to zdecydowanie Kaskadia. Jeśli chodzi o taki, która jest dla tych graczy powiedzmy troszkę bardziej zaawansowana. A tutaj Tomek pisze, że im się nawet 20 minut udało rozegrać. No tak, tak. Bardzo... możliwe. Ja w zasadzie no, przekładaliśmy te kafelki jeden po drugim i nie mierzyliśmy czasu, ale to też mogło być 20 minut, bo ledwo siedliśmy, już liczyliśmy punkty, więc to był taki ekspres strasznie. Ale fajnie, że taka gra też wychodzi, bo pewnie dla grających tam rodzin się sprawdzi, zwłaszcza, że wydawnictwo w sumie taka odnoga portalu, czyli dwa pionki będą, czy są już nawet wygaszane i tych gier z logo dwa pionki już nie będzie. Jeżeli będą się pojawiać jakieś lżejsze tytuły, to będą już z logo portalu. Dokładnie. Dobra. Co tam mamy dalej? Grę, w którą też graliśmy. Arkana Magii, czyli polska edycja Arkana Rising. Arkana Rising, dziękuję. Dobra. No to tu jest taki, ja bym powiedziała, że to jest level wyżej niż Splendor, czyli też tutaj budujemy silniczek, który będziemy odpalać, bo mamy do wyboru tak naprawdę dwie akcje. Mamy albo zagranie karty po jej opłaceniu wcześniejszym, albo czarowanie. Aha. Czarujemy, tam jest w każdym rundzie 6 tur. Tam macie na środku właśnie na grafice planszetkę, na której są takie żetoniki, one są takie fajne pokerowe z, fajnie wykonane. Z tymi arkanami mocy, jest ich 6 i tu macie po kolei pokazane na tej planszetce i one odpalają się w chwili, kiedy czarujemy, czyli jeśli chodzi o tą szóstkę, byśmy czarowali, nie pamiętam jak się nazywały te szkoły magii, ja natomiast ten listek i to złotko byśmy czarowali, czyli odpalamy umiejętności z tych szkół magii. I to co ważne, z całego rzędu. Czyli jak mamy tam na tej planszetce naszej coś, co dana szkoła nam daje od początku gry, to im więcej kart sobie tam zrobimy jako wzmocnienia, tym więcej tych efektów będzie. Dokładnie. Także tak jak mówię, dwie akcje do wyboru. Mamy karty, które są podzielone na trzy... Właśnie nie wiem, jak to określić. Chyba rundy, bo wszystkie te 6 tur jest...
w jednej rundzie i karty z numerem 1 wtedy się pojawiają. W każdym razie potem trzy razy robimy taki obieg z tymi 6 turami. Tak, koniec gry. Rund jest 3, w każdej po 6 tur. Tak, jeśli chodzi o te znaczniki, to one są losowo wyjmowane z woreczka każdorazowo po przejściu tych 6 tur. Dobrze. Tur. No i właśnie decydujemy, czy najpierw rozkręcamy nasz silniczek, czyli budujemy więcej tych kart, żeby je odpalić podczas czarowania, czy właśnie czarujemy, żeby zdobywać punkty. Na kartach mamy różne umiejętności, które nam jednorazowo na przykład mogą służyć. Są też artefakty, które punktują na koniec rozgrywki, w zależności od tego, co mamy potem uzbierane na planszy. No trochę, no i w ogóle cała rozgrywka, bo tego nie mówiłaś, tak naprawdę opiera się o draft. Bo tak. Tutaj mamy karty na samym początku, zagrywamy jedną, pozostałe przekazujemy w jedną bądź w drugą stronę i tak naprawdę robimy cały czas, więc dostajemy ciągle do ręki coś nowego. Jeżeli mamy dobrą pamięć, no to możemy wiemy, zapamiętać. Ale jeżeli gracie w 4 osoby, no to już jest ciężko zapamiętać aż tyle tych kart. Niemniej jednak, no czasami się zdarza. Tutaj według moich notatek gra powinna trwać między 20 a 60 minut i nasza... Widzisz, już mi wodę, dobra, napiję się wody. Napij się. Między 20 a 60 minut i graliśmy na Portokonie 2 razy w to i pierwsza rozgrywka to było zdecydowanie 20 minut, bo graliśmy w zasadzie karta, bo Monia się spieszyła na rozgrywkę w tajemnicze euro, więc tak graliśmy i tutaj wykręciłem żenujący wynik 29 punktów, bo po pierwsze... Ale przy drugiej... Przy drugiej miałem coś ponad 50, nie wiem, znaczy wygrałem wtedy, ale nie wiem, czy to jest dobry wynik w tej grze, czy nie. Podejrzewam, że można o wiele lepiej. Natomiast to jest takie typowa gra w kombosy. Z mechaniki raczej znane, bo tam jakiegoś nowum innowacyjnych rzeczy znaleźć to tak ciężko by było. Fajnie, że słuchajcie, te talie, które są ponumerowane 1, 2, 3, one całe nie wchodzą w rozgrywkę, tak. Czyli ta regrywalność tej pozycji jest dosyć wysoka. Natomiast jeśli chodzi o trudność tej gry, to jest też, ja bym powiedziała... 2-0 równe, czyli nieco wyżej tylko niż Park Savanna, ale zdecydowanie druga pod kątem lekkości gra z zapowiedzianym. Bardzo proste zasady, bardzo. Tak, tylko że słuchajcie, tam wiele kart sprawiało nam tak naprawdę trudności w interpretacji. I to był jedyny problem. I tak nie do końca też... To był jakiś fenomen, nie? Za każdym razem, jak graliśmy z nowymi osobami, to pierwsza rozgrywka szła fatalnie, bo tą grę tak naprawdę, pomimo tego, że jest bardzo prosta, ją się nieprzyjemnie tłumaczy. Tak, trzeba umieć to zrobić po prostu. Tak, trzeba umieć to zrobić. Natomiast przy drugiej rozgrywce już wtedy wiadomo, jak wygląda sama rozgrywka i jak prowadzić. Bo widzisz, my graliśmy z jedną dwójką, a później drugą rozgrywkę graliśmy z inną dwójką i oni grali, jeden z tych naszych współgraczy grał pierwszy raz i my wiedzieliśmy, co mu podpowiedzieć, żeby on załapał to, czego my na samym początku nie mogliśmy załapać, więc to też się właśnie sprowadza do tego. Jako filler, według mnie fajny, lekki bardzo tytuł. Znowu tytuł, który nie polecałbym go dla zaawansowanych graczy, bo oni w to zagrają i powiedzą, że no, oni to już gdzieś widzieli. No tutaj silniczek, tutaj wzmocnienie karty, draft, no jakieś tam odpalanie tych, czarowanie, czyli odpalanie tak naprawdę efektów. I jedna ważna rzecz odnośnie czarowania. Normalnie jak odpalacie czary, no to odpalacie cały rząd. Tak, w rundach 2, 3, 4, 5, 6 tak się dzieje. Dokładnie, natomiast w rundzie numer 1 możecie odpalić każdą szkołę, ale tylko na niższą kartę. Więc warto też patrzeć, kiedy ta runda nadejdzie, to raz, a dwa, jaką kartę mamy na samym spodzie, bo tylko ją będziemy mogli odpalić. Więc jest tu według mnie o wiele więcej kombinowania niż w Parku Savanna, jeśli chodzi o takie myślenie, co jak zrobić. Niemniej jednak to jest nadal prosta i przyjemna gra. Jedynie tutaj, wiesz co, nie jestem w stanie powiedzieć nic o propografii, bo nie zwróciłam w ogóle na nie uwagi. To prawda, w ogóle. To prawda. Skupiłam się na tych oznaczeniach i na tym, jakie symbole, co mnie odpalą, natomiast w ogóle nie jestem w stanie z głowy powiedzieć, czy grafiki były fajne, okej, brzydkie. Ja mam tu apel do Sydonki o nie pisanie tego typu komentarzy, bo nie mam absolutnie żadnej zgody i zaraz ktoś zgadnie i będzie.
Także powstrzymaj swój długi jęzor. Lecimy, myślę, dalej. No i wracając do Arcana Rising, czyli Arkany Magii. Arkana Magii? Arkany Magii chyba. Odmienić by to pasowało. No powiemy, że pograliśmy, jakbyśmy mieli znowu, na półce... Znowu, będzie widywici. Tak, jakbyśmy mieli na półce, to podejrzewam, że bardzo byśmy często do tego tytułu nie wracali. Raz na jakiś czas można by było zagrać, ale na zasadzie filera, przerwnika absolutnie tak. Nie jako danie główne, bo to faktycznie jest gra na 20-30 minut. Dobra. I jeszcze nie podałem, można grać w 6 osób, bo to jest bardzo istotne. Tak. Jest też tryb solo, nie mam pojęcia jak działa, czy się opiera o jakieś tam zbieranie punktów, czy jakoś inaczej, bo się to nie wgryzaliśmy zupełnie, ale 6 osób może grać i... Czyli na takiej imprezówki tak, myślę, że jak znalazł. Tak. I to była bardzo, bardzo lekka gra, natomiast następna jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Off. Tak, Off, Kroniki Władzy i Banicji. Ja w ogóle lubię takie podtytuły fajne i ten mi się bardzo podoba właśnie. Bo to jest jakby, wszyscy mówią, że spadkobierca Ruta, kolejna gra, jakby mniej więcej w tym samym klimacie. Tam mieliśmy Banitów i Partyzantów, o ile dobrze pamiętam, w tym małym dodatku, no tutaj też ci Banici gdzieś się pojawiają. 4.01 ciężkość gry, więc to już jest taki konkret naprawdę dla bardzo zaawansowanych graczy. Tak, tutaj jest bardzo dużo polityki, czyli jedna osoba jest władcą, natomiast cała reszta graczy będzie starała się odebrać mu władzę podczas rozgrywki. Natomiast można też oczywiście współpracować z obecnym władcą, natomiast tu jest bardzo łatwo wbić nóż w plecy. Czyli ta strategia, którą będziemy obrać, i ona też jest, widziałeś, nie? Bardzo dużo stołożerna. Ta plansza jest naprawdę dosyć potężna. Mamy te karty, które nam odpalają różne bonusy. Na kartach mamy różne lokacje, gdzie można się przemieszczać. Są różne zasady dodatkowe. I ona jest naprawdę bardzo ciężka, jeśli chodzi o te niuanse. Tak. I no to jest... gratka dla osób, które właśnie lubią Ruta, lubią jego zaawansowanie. A takich osób jest w Polsce bardzo dużo. Tak, co bardzo cieszy, bo tutaj to jest troszeczkę jednak kontynuacja tej serii, czyli ciężkich euro, natomiast ta gra jest podobno level cięższa. Tak, nawet padło takie stwierdzenie, tylko nie wiem, kto jest autorem tych słów, że najpierw wydawnictwo oryginalne się uczyło robić tego typu gry na waście, dokładnie. Po czym jak ten was był taki no niezły, ale nie najlepszy, no to off. To... Nie, no potem był Root, no, tak, a no. Potem jeszcze nauczyli się dużo więcej i powstał off. Tak, więc tutaj no, ponownie asymetryczność, więc to, co bardzo wyróżnia Ruta i to będzie kolejna gra, której pewnie jak wszyscy nie przeczytają instrukcji, to będzie ciężko zagrać, tak. Bo to tu się dzieje tak, tu się dzieje tak. Nie wiem tak naprawdę od czego zależy czas rozgrywki, bo jest bardzo rozrzucony, między 45 a 120 minut. Nie wiem czy od składu osobowego, czy od jakichś tam, nie wiem, wcześniejszych, późniejszych zakończeń gry, bo no nie znam zasad jeszcze, więc ciężko mi się do tego odnieść. Niemniej jednak area control w połączeniu z grą narracyjną, bo ta gra jest przedstawiana, no sprawia, że bardzo, bardzo jestem ciekawy. Mam nawet w planie sobie jakieś gameplaye pooglądać, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje w praktyce, bo jak wygląda to już wiemy, no, rewelacyjnie zupełnie. Tylko znowu, żeby nie było tak jak w przypadku Ruta, że o jakie słodziutkie tutaj, ślicznie tak, to wygląda. Właśnie bardzo dużo osób się odbiło, nie? No od właśnie, Ruta, no bo też było złudne pomyślenie, że to jest taka bardziej lajtowa gra. Natomiast tam faktycznie dużo się dzieje i akurat Rut zyskuje z ilością osób, które grają, więc ja myślę, że ta gra będzie po prostu mistrzostwem świata i bardzo dużo od niej oczekuję. Tu właśnie Karolina pisze, że od Ruta się odbiła, więc i Off raczej pewnie odpuszczę, za duża asymetryczność. No to jest właśnie według mnie w takich grach trzeba wiedzieć, że takie gry są, bo one tak naprawdę nie są dla każdego i trzeba po prostu z pełną świadomością do takich tytułów podejść. Nie wiem, czy pamiętasz Casus Feudum, to była trochę podobna sytuacja. Tak. Był straszny hype na tę grę. Wszyscy się napalili,
że można ją kupić na Bohena, chyba na wspierać, na wspieram to, jak wydawnictwo Czacha Games to robiło, a później ta gra przyszła, ona została obejrzana, instrukcja została. Była taka i bardzo dużo osób sprzedawało bez zagrania, bo tak. No, niestety, no tak niestety z niektórymi tytułami jest i tutaj też na Portalkonie od razu było uprzedzenie, że to jest bardzo ciężki tytuł i żeby tak do tego po prostu podchodzić. No, ja się bardzo cieszę, że ta gra się pojawiła w ofercie w portalu i myślę, że bardzo pięknie się wpisuje tam w portfolio. Myślę, że tak, zresztą chyba by gracze nie wybaczyli, że po Rucie tego nie ma w polskiej edycji. No. Także to jest na pewno tytuł, na który my z Moniką bardzo, bardzo mocno czekamy. Zresztą wy znacie już na gusty, jakbyśmy zrobili jakiś konkurs, że byśmy wam wyświetlali slajdy. Dokładnie, to byście wiedzieli, tak, na co czekamy. Bez pudła, dokładnie. Lecimy do kolejnej zapowiedzi. Zapomniane wody. Tak, Zapomniane wody, Forgotten Waters, polska edycja od Plathead Games. I tak naprawdę pewnie byście się spodziewali, że ta gra może zostać wydana przez Cube, a nie przez Portal, a tu taka niespodzianka. Tak, bo to jest przygodówka, słuchajcie, w książce. Czyli to, co tak jak mówiłeś, czyli Cube się, że tak powiem, specjalizuje. Natomiast tutaj mamy przygody na tych zapomnianych wodach, gdzie nas atakują różne potwory, zbieramy skarby, rozwijamy swoje postaci, czyli bardzo dużo fajnej przygodówki, gdzie zgodnie z tym, co usłyszeliśmy od Marka, że to jest bardzo proste zasady, czyli można bo to jest grać i odkrywać... Zaledwie 2.11 ciężkość. To jest rodzinna gra po prostu, można by powiedzieć. Dokładnie. Albo taka rodzinna plus, w zależności od tego, jak kto gra. Tutaj i komponenty, i grafiki, one są tak przyciągające oko i tak przyjemne, że podejrzewam, że ona wkupi się w łaski bardzo wielu rodzin w Polsce. Tutaj w ogóle kilka razy było powtarzane, że ten klimat Piratów z Karaibów jest tu bardzo mocno obecny. My w ogóle tutaj wcielamy się w piratów tak naprawdę na jednym z okrętów i tam przeżywamy swoje przygody. Kapitalnie wykonana gra. O prostych zasadach, no czas rozgrywki nie jest krótki, ok. Natomiast to też wynika z tego, że gry takie, powiedzmy, z klimatem, one zwykle dłużej troszkę trwają. W Zapomnianych Morzach w pudełku macie 5 scenariuszy, to też warto wiedzieć. Ogromną księgę lokalizacji i do tego jest dostosowana specjalna platforma online. To są takie rzeczy kluczowe, no i niestety jest jedna rzecz, która pewnie nas z Moniką już odstraszyła, czyli gra jest od 3 graczy. No tutaj właśnie Grodo też napisał, że szkoda, że ta gra jest od 3 graczy, bo bym był bardzo zainteresowany. Znaczy wiesz co, wolę, jeżeli jest od 3 graczy, ale ona faktycznie na 3 graczy działa, niż miałaby być sztucznie od 2 i nie działać na 2 osoby. To więc prawda. Nie mam tu żalu, że tak powiem. To jest w porządku postawienie sprawy, natomiast na pewno zamyka drogę do wielu domów. To są pytania 3 do 7 graczy. Więc no, można zagrać naprawdę dużą rodziną w to. Nie wiem, jakby się na 7 osób sprawdzała ta gra, ale pewnie można na BGG sprawdzić, jakie tam są opinie, bo no to nie jest jakiś taki tytuł, który się już ukazał, nie wiem, miesiąc temu. Tak, tylko także to jest świeżynka. Tak, troszeczkę. Który się nie ukazał, dopiero co. No tak, dlatego mówię, że świeże w sensie zapowiedzi. Zapowiedzi tak, tak. Dobra, nie skumałem. Natalia już grała, super. I pisze, że jest super. Przeszliśmy pierwszą misję w 2 posiedzenia. Fajny klimat, faktycznie trzeba poświęcić sporo czasu, ale poleca mega grafiki. To powiedz, Natalia, ile zajmuje jeden scenariusz tak naprawdę? Bo bardzo mnie to ciekawi, bo nie wiem, jak mam odczytywać ten czas z BGG, czy te 120, 240 minut. No 240 minut, no to słuchajcie, jest trochę czasu. I czy to jest czas potrzebny na jedną kampanię, na jedną misję, których jest 5 w pudełku? Bo to by było no, spoko według mnie. Tak, tak. Natomiast chyba nie, no, na wszystkie to by było znowu za krótko. No, także myślę, że na każdą misję tyle jest przewidziane. Tak, tutaj jeszcze też Garaż Ogranie pisze, że grał w 5 osób i fajna gra, przegrali, statek piratów nas dojechał. No, czyli polecasz. Tak, znaczy no, ta gra, ja czytałem pozytywne bardzo opinie. Pewnie... Duże zamieszanie na KS-ie i emocje wzbudziła. Grając na TTS-ie w 5 osób, jedna misja około 1,5 godziny. Czyli zgadzałoby się na pudełku, nie? Tak, mniej więcej. Na BGG można podobno znaleźć, jak zagrać w 2 osoby i da się.
Czy fajnie, ciężko powiedzieć, bo trzeba było zagrać dwie i później więcej porównać. No, to tutaj akurat się nie pochwalimy żadnymi wrażeniami. Okej, to było Forgotten Waters, czyli Zapomniane Morza. Gra taka fabularna, można trochę powiedzieć. Tak, przygotówka. Tak. Lecimy dalej. No i na to z pewnością czekamy bardzo, bardzo mocno. Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o mnie, to jestem wielką fanką pana Lacerdy. Nie wszystkie tytuły mi się podobają. Jest kilka, które uważam, że mogłyby być bardziej dopracowane, natomiast jeśli chodzi o komponenty i same mechaniki, to dla mnie to jest mistrzostwo świata. Aha. Ceny są absolutnie absurdalne, jeśli chodzi o te gry, natomiast... Znaczy, ale wykonanie to jest trochę, wiesz, łagodzi to wszystko, jak ty otworzysz to wielkie pudło. Tak, to prawda i tak samo imponująco w ogóle, zresztą one są większe gabarytowo, nie? Te wszystkie gry od pana Lacerdy i no komponenty są nieziemskie. Jeśli chodzi o tą konkretnie grę, to ona od samego początku mnie kupiła. Właśnie tą maszyną pogody i tymi elementami, które tam ma. I, no, temat gry jest absolutnie genialny, naprawdę. Tak, tak. I słuchajcie, to co się dzieje tam na planszy, czyli budowanie sobie tych wszystkich sprzętów, które nam pozwolą zbierać te różne punkty i na różne lokacje wysyłać swoich robotników, jest po prostu tak świetnie przemyślana, że tutaj też mam bardzo duże oczekiwania i wydaje mi się, że jeśli to... Bo wiadomo, z każdą grą każdy autor robi się generalnie, bo są wyjątki oczywiście, coraz lepszy, czyli uczy się na swoich błędach. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten tytuł, to raczej nie powinno być obaw, jeśli chodzi o regrywalność i po prostu... Fajność. Fajność, tak. Fan z rozgrywki. No ja też tak uważam i raczej się nie boję, że mi się to nie spodoba. Jeśli chodzi o elementy, to co możemy powiedzieć, bo też taka informacja była przekazywana, te rzeczy takie, jeśli chodzi o upgrade pack, które były na Kickstarterze, też powinny być dostępne w Polsce. Nie było jeszcze jasnego komunikatu, jeśli chodzi o zębatki, bo tam było bardzo dużo pytań. Na pewno będą chcieli to sprowadzić, no bo to jest wiadomo, no super rzecz. Czy się uda, jeszcze nie wiemy, ale na pewno są starania portalu, żeby te zębatki też do sprzedaży trafiły. I to z kolei, mówiłem o najlżejszej grze, czyli Parku Savanna, to jest najcięższa pozycja, 4,14, jeśli chodzi o ciężkość gry na BGG. Z wszystkich zapowiedzi portalu to jest najcięższy tytuł. I pewnie tak faktycznie będzie, bo to jest ogromne euro rozbudowane, tak, gdzie wszystkiego jest. Tak, zależności tak pomiędzy tymi polami i to wszystko ma wpływ na sobie, te wszystkie tory, lokacje, no po prostu no cud, miód, poezja. Jacek pytał o metalowego Nobla, nie wiem. Nie wiem, była mowa o zębatkach i była mowa o upgrade packu, natomiast nie wiem. Co do ceny, to wiadomo, te pewnie 500 zł musicie liczyć, no bo te gry tak kosztują, chociaż no nie wiem, załóżmy, że byłaby... Nie, one już w sklepach kosztują około 500. Ja bym się na taką cenę nastawiał, a jeżeli będzie mniej, bo na przykład... To będzie radosne rozczarowanie. Tak, dokładnie. Tak. No ale liczę się z tym, że to może być też 600 w sklepach, bo no wiadomo, że ceny idą mega w górę, a do wydania tej gry jeszcze chwilę, ona ma tak być niedługo po rozsyłaniu gier do wspierających, więc no generalnie prace, jeśli chodzi o polskie wydanie, są zakończone, natomiast ten proces produkcyjny przy tym wszystkim, co my w tym dużym pudle znajdziemy, jest bardzo, bardzo długi. No, Jacek pisze, tylko pytanie z KS ponad 700 wyjdzie. No to, czy... no to ja mówię o tym takim normalnym wydaniu, bez tam żadnych ekstrasów, bo wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał mieć bogatsze, to za taki ekstras to zawsze się płaci ekstra, dlatego fajnie, że chyba będzie wybór z tego, co zrozumiałem. Dobra. Weather Machine to jest gra, która na pewno jest na naszej liście i to na bardzo wysokim miejscu. Coś tam znalazłaś na czacie? Tak, że sama wysyłka z KS kosztowała prawie 100 zł, więc tutaj na pewno będzie niżej z racji tego, że to będzie... Zobaczcie, jest taka prawidłowość teraz, o czym bardzo dużo osób pisze, że tylko coś wsparłem na Kickstarterze, zaraz ktoś to zapowiedział po polsku. Słuchajcie, no nasz rynek jest jednym z wiodących w Europie już teraz i wydaje się gier tyle samo, więc ja szczerze, tak zupełnie i prywatnie dziwię się osobom, które wspierają na Kickstarterze. No chcą mieć wcześniej. No okej, ale to tak jakby nie było w co grać. No tak.
teraz praktycznie żadna dobra gra no, nie przychodzi bez echa, tylko ktoś ją zawsze wydaje. Jest dużo wydawnictw, które poszło w ciężkie tytuły. Galacta, Portal, Lucky Ducky trochę też. Nie mówiąc już o wydawnictwu Chacha Games, które wydaje też gry drogie i takie, których by się tak nikt jest. Nie spodziewał, więc według mnie nie ma teraz tytułu, który, o którym można było powiedzieć, że to na 100% nie wyjdzie po polsku. Tak, skoro nawet Dominion Species, nie? Które no. tyle lat ludzie czekali na polską edycję i no. też jest zapowiedziany. Natomiast jeśli chodzi o Kickstartera, to tam jeszcze są te cyrki teraz z VAT-em, z bardzo drogą wysyłką, tak, więc po prostu nie mam ochoty się w to bawić na normalnym świecie. Widzisz, co tutaj Jarek wsparł właśnie? Bardzo dobrze podzielisz się wrażeniami. Ja natomiast mam od dzisiaj cieszę się z Skull Canyon i chcę powiedzieć, że też zapowiada się bardzo ciekawie od Pandazaurusa. Dobra. No zgadzam się, że Kickstarter kupuje się nadal dla stretch goli, a nie zawsze wszystko jest dostępne. Pełna zgoda, tylko czasami jak widzę, że na przykład ktoś sobie wesprze jakąś grę, która ma oczywiście figurki, no bo jakby inaczej na Kickstarterze i później robi zdjęcie i na przykład z Kickstartera dostaje 8 pudeł i to jest tutaj tak poukładane, to po pierwsze nie wiem, gdzie miałbym to trzymać, a po drugie... Czekaj, ja jeszcze mam pomysł. U Ciebie? Nie, u mnie też właśnie ci kalaksy kończą mi, no. Wojennych solo nie ma po polsku. No i pewnie nie będzie, no ale to jest już nisza. To jest nisza, no. Tak, mówię raczej o klasycznych planszówkach. Ile mam gier? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. No, na mnie się nie patrz, ja nie wiem. No nie wiem, ty masz, może masz kalkulator w oczach. No kilkaset mam, nie wiem dokładnie. Na pewno więcej niż 500. Tak, bo tutaj jeszcze tu i tu są. Tak, mniej chyba niż 1000 jeszcze ciągle. No powyżej 500 na pewno. Jacek ma rację, za mało masz nadal. Tak, tak. Kończąc temat Weather Machine, to jest no, jedna z takich najbardziej gorących zapowiedzi. Może to nie było w 100% zaskoczenie, bo jak na podczas Kickstartera padła informacja ze strony Eagle Griffon, że ta gra będzie po polsku, to większość graczy jednak obstawiała Portal i to był taki strzał super. No i też mam nadzieję, że to słuchacie, to będzie taki malutki pierwszy kroczek. Karolina pisze, że dzisiaj to czat leci, widać, że sporo osób. No ciągle jest rekordowa frekwencja. No to jest wynik już taki naprawdę, który nam daje więcej niż satysfakcji. Ale ile skrzydeł tutaj, słuchajcie, tak, nam tak. rosną. Oni już rosną, może pod koniec live gdzieś się to objawi. Super, bardzo nas to cieszy. Okej. Okay. Purple Heist faktycznie teraz startuje i to jest wojenna, tylko że to jest bardziej taka kampanijno-przygodowa, ja bym powiedziała, z opisów. No ale tutaj jest generalnie możliwość polskiej edycji, bo była mowa, że gry wojenne nie wychodzą po polsku, a tutaj nie wiem jaki tam jest stan, bo 150 osób z Polski jest potrzebne, natomiast kampania prowadzona na GameFoundzie, na Kickstarterze masz tam zakładkę, po której możesz tak. sobie śledzić, kto z jakiego kraju jak wsparła, tutaj tylko update'ami, więc no, ale wydawnictwo Phalanx ma update'ować, ile tych wspierających na bieżąco z Polski jest. No zobaczymy. No już napiszę, że około 50 osób z Polski. No kampania niedawno wystartowała, więc myślę, że jest całkiem duża szansa na polską edycję. Nie mogłem się wysłowić. Dobra, myślę, że temat Weather Machine mamy wyczerpany. Lecimy do kolejnego Euraska, czyli do Messiny 1347, czyli pan Suchy, ale nie tylko pan Suchy. Współautorem jest tym razem tylko. Tak, słuchajcie, to jest gra, która mnie wizualnie, niestety pudełko bardzo zniechęciło. Ja bardzo lubię pana Suchego i jego gry, natomiast... Ale pudełko do Pragi też nie jest jakieś takie, wiesz, tak, czołowe. Tak, dokładnie. Natomiast słuchajcie, po pierwszych zachwytach, że tutaj powstaje coś nowego, jeśli chodzi o autorstwo pana Suchego, nadeszły pierwsze recenzje, które już nie były tak optymistyczne, czyli mi troszeczkę zapał
opadł. Bo tutaj jest bardzo fajny temat, nie? Czyli mamy miasto, mamy jakąś zarazę, mamy mamy szczury, które tam nas atakują, no różne rzeczy się dzieją, czyli temat naprawdę bardzo fajny. Budujemy z kafelków tą przestrzeń i mamy te swoje planszetki. Żeby nie Chciałabym spróbować. Właśnie, żeby nie było, nie graliśmy jeszcze, więc tak na razie sobie czytamy, co ludzie na całym świecie o tej grze piszą, wyrabiamy sobie na tej podstawie jakieś zdanie, niemniej jednak no, zdecydowanie byśmy chcieli spróbować. Zdecydowanie, jednak. Tak, bo jednak zdanie innych to jest, wiadomo, podyktowane bardzo subiektywnym podejściem. Natomiast ciekawe jest ten tytuł. Tak, no wiesz, Euro po pierwsze, słuchaj jako jeden autor, okej, Delicious Games, podwodne miasta, które uwielbiamy, wydawnictwo, które no, darzymy bardzo dużym zaufaniem, tak. Więc no, tak. Troszkę mnie faktycznie niepokoją te niektóre komentarze, aczkolwiek wiesz, o każdej grze tak naprawdę można takie znaleźć, więc dokładnie też tak myślę. Opinia własna tutaj będzie, myślę, kluczowa. Na to spokojnie powiem, że czekam, mimo tego, co przeczytałem, bo mam wrażenie, że to mi się może spodobać. Generalnie jeśli chodzi o mechanikę, to tutaj ma być miks takich raczej znanych mechanik. Jakieś tam innowacji się nie doczytałem, ale zarządzanie robotnikami, tory postępu, jakieś tam dokładanie nowych heksów, czyli ta plansza też się robi trochę... Które odpalają też inne tam umiejętności, czyli generalnie dużo się dzieje i dużo ciekawych rzeczy. Słuchajcie, ja przechodziłam koło stolika, przy której była pokazana Messina, bo też chcieliśmy oczywiście dosiąść do tego, ale nie dało rady, po prostu tak było oblegane i w chwili, kiedy był oddech, no to nas gdzie indziej wołano i inne obowiązki, także nie udało nam się zagrać. Natomiast w przypadku jednego stołu to widziałam przerażenie w oczach, co mnie już zachęciło. No tak, bo tu mamy według moich statystyk 3,47. To jest taka gra mniej więcej po środku, jeśli chodzi o te z tych kategorii tych cięższych. Natomiast no, na pewno nie jest to dla nowicjuszy tytuł. Tak, tak. To zdecydowanie mówię, widać było w tym wzroku. Znaczy, wiesz, nigdy na konwentach jest tak, że różni ludzie tam przyjeżdżają, mniej, bardziej zaawansowani i czasami jest przecież tak, no, ale że... No to fajnie, że chcą próbować to. Nie, jasne, tylko nie o tym mówię. No. Bardziej chodzi mi o to, że czasami jest brak wolnych stolików i się siada do tego, gdzie jest miejsce, nie? Tak. I tam też mogły się znaleźć takie osoby i przez to przerażenie w oczach, o którym ty mówisz, mogło z tego troszkę wynikać, że troszkę pomyśleli sobie po pierwszych 15 czy 20 minutach, matko, w co my wdepnęliśmy, nie? I w co my tu będziemy grać. A wiadomo, że pasuje jednak dla dobra też współgracy, dograć do końca. Dobra, morning shot. Ja czekam, aż przyjdzie gra zapowiedziana przez portal, na którą zwymiotował jednorożec. A co to było? Ja nie znam tematu w ogóle. No zobacz, Jacek odpowiedział. Też mi się wydaje, że to chodzi o Bitoku. Poczekajcie, dojdziemy do Bitoku. Tak, dojdziemy też do Bitoku. No tutaj, jeśli chodzi o rozgrywkę, to maksymalnie 2 godziny, koło godzinki 45 minut minimalnie, więc wydaje mi się, że fajna gra, też ma Monia Solo. Nie wiem jakie, ale ma 4 graczy maksymalnie, 1 do 4 graczy. No zobaczymy, myślę, że uda się przetestować tak. Mówię, sam autor już jest na pewno zachęcający. Tak, więc tutaj zdecydowanie czekam. Tak, to chodziło o Bitoku, dokładnie. Lecimy dalej i... O Bitoku właśnie mowa teraz. Dobra, masz tutaj tego, powiedzmy, jednorożca. Tak, słuchajcie, gra moim zdaniem jest zachwycająca. Jeśli chodzi o grafiki na kartach, nie wiem czy widziałeś, to tam faktycznie tam troszeczkę takie Pokemony, ale w wersji 3D i takiej grafiki komputerowej. Tam się bardzo dużo dzieje. Bardzo mi się podoba mechanika, że jak pójdziesz na jakieś pole, to masz nawet zmienniki, bo tam kościami też się wychodzi na różne miejsca na planszy, że jak postawisz trójkę, to tym dyktujesz siłę kości, która może być dołożona przez innego gracza. Czyli a masz jeszcze modyfikatory, czyli na przykład ze swojej trójki możesz zrobić piątkę, żeby jeszcze utrudnić dojście do tego pola. Bardzo dużo się dzieje. Są tam karty, którymi będziemy też zagrywać na swoje planszetki, które możemy po drodze wzmocnić i te akcje będą jeszcze bardziej zaawansowane. No gra wygląda
mega. Tak, mega wygląda. Jeszcze jak do tego dodamy ten świat japońskich mitologii, w którym jakby się to wszystko dzieje. No ale to dzieje. Podobno właśnie to jest tło, które w ogóle nie ma odzwierciedlenia. No to oczywiście, że nie ma, no bo wiemy, jaki to jest typ gry. Natomiast wiesz, najpierw się jednak patrzy na grę, czyta o niej, o czym to jest. I jednak dla wielu osób ma to też znaczenie, bo gdyby było o czymś innym, to może by nie zwrócili uwagi, ale jak jest o tym, to może. Różnie jest. My patrzymy okładka bardziej... sama zachęca, nie? Tak. Plansza ma zdecydowanie podzielone zdania. Część osób twierdzi, że jest śliczna, część osób twierdzi, że jest nieczytelna albo słabo czytelna. Nie miałem takiego wrażenia, jak sobie obejrzałem grę. Dla mnie tam wszystko było proste i czytelne. Dokładnie tak. Co my tu mamy, jeśli chodzi o informacje pudełkowe? Też jest solo. Od 1 do 4 graczy, około 2 godzin rozgrywka i 3,71, więc ponownie gra dość ciężka. Mm-hmm. Może nie tak ciężka jak Weather Machine, ale no coś zdecydowanie dla zaawansowanego gracza. Ja widzę tutaj też nazwisko, słuchajcie, które bardzo dużo już działa. Pewnie pan Dawid. Pan Dawid, tak. Mm-hmm. Który zapewne przełożył się do trybu solo, jeśli tak jest. A jeśli on opracował tryb solo, to na pewno jest bardzo dobry. Więc to już nawias plusuje tak, dodatkowo. To jest taki specjalista, jeśli chodzi o tryby solo w grach różnych. Tak, aczkolwiek no, ostatnio też zajął się projektowaniem gier samych w sobie, więc tutaj też powoli coraz lepiej mu idzie. Mhm. Także uczy się na błędach. No i cóż, kolejna gra na liście, kolejna gra do kupienia według mnie. No zdecydowanie, słuchajcie, to jest tego typu gra, gdzie wszystko w niej mechanicznie mi się podoba. Mhm. Czyli tam są i kostki, i karty, i worker placement, i zagrywanie, że tak powiem, przeciwnikowi, i utrudnianie życia. No generalnie to wszystko, co w grach jest fajne. Tak, świetna sprawa. Ta gra to jeszcze nie jest tak, że ona będzie za miesiąc, dwa, trzy, tylko bardziej druga połowa roku. Mm-hmm. I całe szczęście, no, wysypów dobrych tytułów jest cała masa. Także tyle o Bitoku i przechodzimy do kolejnej gry, Golem. Kolejna ciężka gra, wydawnictwo Kranio, tutaj mamy 3,96, więc prawie 4. Mhm. Na początek powiem, że rozmawiałem z Łukaszem, czyli Board Game Pandą, któremu udało się dopchnąć na Portalkonie i zagrać. Powiedział, że po pierwszej partii spokojnie daje 8/10 i myśli, że ta ocena może wzrosnąć, jest bardzo zadowolony. I to jest taka gra, jak my przeglądaliśmy w ogóle zapowiedzi SN-owe, to ona się tam zawsze gdzieś u nas przewijała. Ale to głównie przez okładkę, nie? Jeśli chodzi o ten tytuł, bardzo długo była tylko okładka. Mhm. I nie było wiadomo, jak ta gra wygląda w środku. Co to jest w ogóle za gra? Golem Placement. Tak, Golem Placement. Tak. Przenosimy się tematycznie do XVI-wiecznej Pragi i wcielamy się w rabinach, tu sobie w rabinów, gdzie będziemy sterować golemami i będziemy ich wydawać im rozkazy. To tyle, jeśli chodzi o temat, bo mechanika, a temat to w takich grach wiadomo zupełnie różne rzeczy. Tak, tam jednocześnie mamy taką jakby wieżę, tylko zamiast kości wrzucamy tam kulki, które dyktują nam, jakie akcje będziemy mogli wykonywać, w zależności od kuleczki, jakiej weźmiemy. Mamy dużą planszę z różnymi torami, na których będziemy przemieszczać te golemy i w różne miejsca będą mieli wykonywać jakieś akcje. Dużo się dzieje. Plansza jest troszeczkę taka pstrokata, w ogóle nieadekwatna do mrocznej okładki. Mhm. Tutaj tam sama plansza i w ogóle elementy są bardzo kolorowe i takie przyjemne dla oka. Natomiast sporo osób mi powiedziało, bo też rozmawiałam po rozgrywce w Golema, że dla niektórych była za ciężka. Nie wiem, znaczy ciężko mi też określić, jakimi graczami oni byli, bo to byli ludzie, których bym cały wieczór się w sumie do tego dzisiaj sprowadza, bo przy każdej grze prawie to mówimy, że no, jest jednak różnica, jaki jest poziom zaawansowania danego gracza. Tak, w odbiorze dokładnie danej gry. Natomiast wszyscy mówili, że gra jest bardzo interesująca, czyli to już. Plus jeszcze to, że to jest Kranio Creations, czyli wydawnictwo, które zajmuje się bardzo fajnymi i wydaje bardzo fajne pozycje, czyli Baracz i... Jezu, wyleciało mi z głowy. Pakal? Pakal to taki bardziej szybki, nie? Też wydaje. Tak. Natomiast bardzo lubię pozycję od Cryo Creations i ten Golem zapowiada się też naprawdę jako bardzo przyjemny urazek, gdzie trzeba troszeczkę pomyśleć tak, żeby prześcignąć na tych torach swoich przeciwników. Tak. I ponownie jest solo.
Dużo w ogóle, prawie każda gra, którą właśnie Porta zapowiedział, ma solo, więc wszyscy, wydaje mi się, będą tutaj Będzie pan zadowolony. Tak, będzie pan zadowolony, dokładnie. Między półtorej godzinki a dwie godzinki rozgrywki. No i tutaj jest Simone Luciani, czyli też nazwisko, które bardzo dużo mówi i robi w świecie gier planszowych, więc tu też myślę, że to pewniak. Mhm. No i co? Został nam jeszcze Batman, czyli... Czekaj, bo jeszcze tu zanim Batmana, bo tu Natalia napisała, do mnie golem doszedł, ale na razie powiem tylko, że mega ciężkie i wypchane po brzegi pudło, zapowiada się super, ale jeszcze nie grane. Tylko już czuję, że brakuje insertu. Będziemy Cię, Natalia, wypytywać o wrażenia, jak tylko zagrasz, więc może do przyszłego tygodnia się uda. Więc... O, Jacek, Maharaja, tak. Lorenzo, tak, no, dziękuję. No tak. I też prostokątna okładka, no tak, zmowa. Dobra, i została nam ostatnia gra, gra własna Portalu, tym razem Ignacy Trzewiczek i Weronika Spyra. Kolejna gra na mechanice detektywa, czyli Everybody Lies. W Gotham. Gotham, klimat Batmana i tak dalej. I tak naprawdę to jest pierwsza gra z serii, bo wydawnictwo Portal troszkę dłużej zajmie się grami na mechanice detektywa, będą też kolejne. Insert do golema powinien być gliniany. No, plus 10 do klimatu na pewno byłoby. Tak. I co? Dla fanów detektywa to będzie pewnie niezła gratka, bo kooperacja, super temat. Tutaj jeszcze mieliśmy taką informację przekazaną, że samo jakby przeglądanie tych, pomóż mi, Monia, gazet starych. O, witamy Michała. Tak, cześć Michał. Samo przeglądanie tych gazet będzie oparte o ten taki klimat z amerykańskich filmów, gdzie tak, idziesz sobie do biblioteki, przeglądasz mikrofilmy i to ma być jakoś fajnie zaimplementowane do Antaresa. Także no, wydaje się, że tak, coś bardzo klimat, ciekawego. Tak, jeśli chodzi o klimat, to na pewno to, gra będzie to bardzo ładnie oddawała. Tutaj pan Ignacy powiedział, że nie może zbyt dużo powiedzieć tak, szczegółów na ten temat, bo to jest licencja i umowa wysoko karalna. Mhm. Natomiast słuchajcie, dla wszystkich tych osób, które lubią tą mechanikę detektywa, wiemy na pewno, że to nie będzie to przełożenie jeden do jednego. Czyli tu będą też takie rozwiązania, które wcześniej nie spotkaliście się czy w Dune, czy właśnie w detektywie. Tak, w ogóle padło pytanie, gdzie autor umieściłby Batmana, jakby miał detektywa i Dune, powiedział, że po środku. Tak. Więc nie wiem dokładnie, co to oznacza, ale no, zobaczymy. Także mają być jakieś tam Michał też... komplementuje mnie. Dziękuję. Pomyślimy, Michał, pomyślimy. W każdym razie, jeżeli ktoś lubi detektywa, to na pewno go ta gra zainteresuje, bo trudno, żeby nie. Ja wiem, jakie opinie ma Dune'a i no, pewnie jakaś tam doza niepewności jest. Natomiast pamiętajcie, w tej grze wszyscy kłamią. Tak jest. Zresztą ten tytuł też był ogrywany przez recenzentów na Portalkonie, tak, więc podejrzewam, że jak będą mogli, to też się będą dzielić jakimiś wrażeniami, to zobaczycie, bo na pewno siłą rzeczy pojawią się porównania i do detektywa, i do Dune'y. Więc zobaczymy. Natomiast ten Batman to nie będzie jedyna gra z tego uniwersum stworzona na mechanice detektywa. Jest jakiś tam pomysł, który będzie stopniowo przez Portal rozwijany. Dokładnie tak. I to była ostatnia gra, jeśli chodzi o zapowiedzi sobotnie. Natomiast to nie będą wszystkie gry, które wyda Portal w tym roku, bo tych gier ma być około 50-52. Tylko nie wiem teraz, bo aż tak szczegółowe pytanie nie padło, czy to będzie 50 tytułów, czy to będzie 50 pudełek, bo to ma też znaczenie. Tak. Ale z gier, które już były zapowiedziane, Ankh, Tabanussi, Skytopia, Race for the Galaxy, Eleven, nowy Robinson, wszystko co możliwe do Ion Sand, Dziki Samogon i pewnie jeszcze bym mógł dalej wymieniać. Nie mówiąc już o Zombicide'ach i liniach, które już były, a które będą rozwijane dopiero. Jacek, właśnie tutaj i Solsoholic, dobrze tutaj... Widzisz, intrygę podejrzewałem. Podejrzewam, że grę słów każde ciało klamie, czyli everybody, a nie everybody. No, lies, no tak, tak. No. Dobrze kombinujecie.
Dobre, dobre. Spoko. Jeszcze do nas pytanie. Jakie byłoby Wasze top 3 zapowiedzi portalu według uszeregowania? No, otworzę sobie to wszystko. No właśnie, pokaż, pokaż. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to na pewno nie mam wątpliwości. Weather. Tutaj. Tak, Weather Machine i to... W ciemno. Tak, ciemno, dokładnie. Jeśli chodzi o pozostałe dwa miejsca... Ojej. Ja mam cztery już, takie pewniaki absolutne, czyli OFF, Ark Nova i Bitoku. Tak, a u mnie na pewno na którymś z tych dwóch miejsc, bo też nie potrafię tak na gorąco teraz zdecydować, to Circadian's First Light. Czy to za mało, słuchajcie. I mimo wszystko chyba Ark Nova. Także te trzy gry, natomiast jak oglądaliście nas cały czas dzisiaj, to wydaje mi się, że zobaczyliście, że tych gier, na które my czekamy, jest zdecydowanie sporo. Więcej niż te, które nas nie ruszyły. Były też takie, jasne, bo albo to Ameri, w które nie gramy, albo gra zbyt prosta, jak na to, w jakie tytuły gramy, natomiast no, jest tego dużo i mam nadzieję, że troszeczkę się, no nie wszystkie tak będą wychodzić w jednym czasie, bo problem z czasem i z wydatkami. Właśnie, to będzie największy problem. No. Tak jak myślałem, bardzo dobrze, że ograniczyliśmy się tylko do tematu głównego odcinka, bo no, jest godzina taka, jaka jest, ale myślę, że fajnie o każdej grze coś tam powiedzieliśmy. Może w jakiś sposób Wam przybliżyliśmy każdy tytuł, troszkę wyrobiliście sobie opinię. Jeden Was zainteresował mniej, drugi więcej. Może będziecie sami już gier szukać. Będzie na pewno takich materiałów więcej, tak jak powiedzieliśmy, za tydzień Lucky Duck Games, bo świeże zapowiedzi też bardzo fajne, więc będziemy je w tej samej formie omawiać. Tak, jeśli chodzi o odpowiedź dla Peber, który pyta, czy graliście już wcześniej w coś od Lacerdy i jeśli tak, to jak wrażenie? Ja grałam w Escape Plan, w Vinios, w Lisboę i w Kanbana. Każda jedna była super. Gdybym miała ustawić, no to Lisboa mi się najmniej podobała, bo tam nie było aż tak dla mnie intuicyjnych tych akcji. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, bardzo mi się podobała. Natomiast w pierwszej kolejności to chyba jak na razie Kanban. On Mars mi na półce leży jeszcze i czeka na swoje dobre chwile. Także Lacerdę polecam po prostu wszystkim. No ja niestety, nie zawiedziecie się. Ja niestety tylko w Escape Plan grałem i mi się bardzo, bardzo podobało, ale no mam zamiar nadrobić trochę. Z tego co wiem, to już tam towarzystwo się na Lisboa chyba umawiało na Newsconie. Jeżeli mi się nie uda zagrać, to chociaż posłucham zasad, bo mam na półce, tylko no tak, brak czasu na wszystko. No i tutaj Gle, GBG, czy możecie zdradzić jaka mniej więcej ciężkość tego tajemniczego Eurasa? Tylko ostrożnie, Monia. No właśnie. No łatwe to nie jest. No, o, i to jest, wiesz, świetna odpowiedź. Łatwe nie jest. Nie, my po prostu nie wiemy, kiedy portal ma zamiar to zapowiedzieć, więc nie chcemy tu wychodzić przed szereg. Na pewno też będziemy mieć jako pierwsi informacje. Więc... Ale będziemy bardzo do Was mrugać ogiem, jak już się pojawi. Bo... Tak, tutaj było też pytanie o dodatek do rola i wydaje mi się, że z tego co padały komunikaty, bo to pytanie padało, to... Że w końcu nie, się uda, nie? Że w końcu może się uda, ale on jest bardzo, bardzo drogi i to Grzesiek powtarzał na każdym kroku, że jeżeli będzie taka decyzja, to raczej żeby się nie zdziwić, bo tak naprawdę... Tak, i potem będą szukać, wiesz, że powiesz, że 2,5 ciężko, że... To... Nawet nie sprawdzałem, więc nawet nie wiem, czy powiem. Ja też nie wiem. Dobra. No i co? Myślę, że chyba to będzie tyle na, jeśli chodzi o dzisiejszy live. Naprawdę zaskoczyliście nas niesamowicie frekwencją, co jest chyba fajnym dla nas takim też fajną wskazówką, w której... Że robimy to dobrze. Że robimy to dobrze, że materiały są ciekawe i że w tę stronę powinniśmy, że w dobrą stronę idziemy, jeśli chodzi o to. Tutaj, tak jak powiedziałem, początek roku to zawsze wysyp, dużo wydawców ogłasza grupowo swoje zapowiedzi, więc będziemy to jakoś też podsumowywać na naszym live. No Michał, no
Co ja zrobię? No, wiesz, że startujemy o 21 co tydzień, ale możesz z otworzenia obejrzeć. Tak, a właśnie już zaprosiłeś, także jeszcze raz podkreślam, że za tydzień będziemy omawiać właśnie Lucky Ducka, czyli to, co zapowiedzieli. Tak, i Michał przyjdzie i będzie mówił, że bzdury opowiadamy na przykład o grach, które zamierza wydać. Ale wiesz co, my Cię, Michał, serdecznie zapraszamy, bo pewnie będą pytania też od widzów. Jeżeli masz w przyszły czwartek czas, to bardzo chętnie Cię tutaj zobaczymy. Wiemy, tak sobie żartuję. No i co, my się z Wami żegnamy. Życzymy Wam miłego wieczoru. Dzięki, że byliście z nami. Tak. Dzięki za wszystkie subskrypcje, lajki, postawione kawy i przede wszystkim za Waszą obecność i aktywność, bo to jest mega, bo nic by z tym nie było fajnego, jakbyśmy mówili sobie do siebie, bo moglibyśmy to zrobić bez transmisji, a to, że Wy uczestniczycie za każdym razem, więc super. Monia będzie, Michał, spokojnie. Chyba, że jest, słuchajcie, apokalipsa. Tak, możesz być w niebieskiej koszulce nawet. Będę. Skoro się spodoba. Jak to mi licząc, ściganym. Tak jest. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i do zobaczenia na naszych kolejnych transmisjach. Hej. Trzymajcie się, hej. Thank you.